Ale widzisz, Jurku, to jest tak, że rozmawiamy o tym, czy być na ty, czy nie być na ty. Trochę nas różnica wieku dzieli, ale to też w sporcie jest ważne, nie? Jak się, tak. Jak się komunikujesz ze sobą. Tak. Jeżeli pracujesz generalnie, no to co mówiłem, ja tym chłopakom Mori to nie odważę się, mimo że to jest gwiazda, prawda? Mówisz o piłkarzach ręcznych teraz. Tak, to nie odważył się nigdy tam powiedzieć, nie? Ten też no, z Bundesligi i Gembala to samo, nie? Mówię, że jest paru tych starszych Daszek, gdzie tam no, Krajewski, który odszedł, gdzie, Sypa, który tam w Paryżu Saint-Germain gra. To tak, to jesteśmy na ty, bo to jeszcze ta stara gwardia, nie? Ale ci młodzi, no to a nawet jak im proponujesz? Bo proponowałeś im, czy nie? Tym, nie tym dzieciakom 18-latków, nie? Którzy jeszcze w Szkole Mistrzostwa Sportowego są, nie? No. To absolutnie nie. Ale tym właśnie z tej grupy takiej pośredniej, gdzie właśnie już parę lat są, to jak najbardziej proponowałem, ale mimo wszystko tak, no, takie troszkę nijakie to jest, nie? A z żużlowcami jesteś po imieniu, czy nie? Ja jestem po imieniu, ale oni ze mną nie. Ale to jest tak, że oni się krępują? Nie wiem, trudno powiedzieć. Ja, no, myślę, że ta różnica wieku już trochę tak, nie? Decyduje o tym, natomiast na pewno ja im nie proponowałem, że ten, no, oczywiście z tej starszej gwardii, gdzie tam, gdzie był Golob, gdzie był Okoniewski, gdzie ten, no, jeszcze paru tych Bajerski starszych. Bajerski też? Z Bajerem też pracowałeś, nie? Z Bajerem, tak, z Bajerem oczywiście. Znaczy, czy ja pracowałem? No, on tu był, nie? Mhm. To jest w ogóle... Jacek, to nie jest tak, tu ciężko powiedzieć o pracy fizjoterapeucie w żużlu, dlatego że ja kadrowiczów mam na co dzień, przez miesiąc, przez tydzień, cały czas. Natomiast kadrę żużlową? Mówię, o, nie, kadrę piłkę ręczną. Natomiast w żużlu jest tak, że jest kontuzja. Przykładowo, gdzieś tam, tak jak mówisz, wyleciał, gdzieś tam komuś bark wypadł, prawda? No to tam lekarz i... On już praktycznie do szpitala i ze szpitala jedzie do siebie, do domu. To nie tak, że jak on zostaje, chyba że jest to zawodnik nasz, to wtedy tak. Tutaj z Gorzowa. To tak, to wtedy mamy kontakt, wtedy mamy jakiś ustalony program do leczenia, rehabilitacji, to jak najbardziej, regeneracji, ale jeżeli jest to zawodnik spoza, no to on generalnie ucieka jak najszybciej, prawda? No bo chce do domu, bo chce tam chce do domu. On mówi, że on ma tam swoje źródło, powiedzmy... Swojego fizjoterapeuta. Tak, fizjoterapeutę, lekarza, ma tam swój sztab, taki medyczny, ma tam swoich trenerów przygotowania motorycznego, gdzie po prostu no, będą pracować nad tym. Także to jest ta różnica. Naprawdę to jest kolosalna różnica, nie? No. Jurek, ja rozmawiałem z kilkoma żużlowcami na twój temat i wszyscy mówią, zapytaj koniecznie o anegdotę pana Jurka właśnie, który zawsze opowiada, czym się różni, że ty piłkarzom ręcznym tłumaczyłeś, że są mięczakami w porównaniu do żużlowców. Dlaczego? Nie jest tak. To jest złe pojęcie o mięczakami. Uważam, że to byłbym bardzo mocno skrzywdził piłkarzy ręcznych. Nie, nie można określić tego mięczakami, bo to są, dla mnie są to gladiatorzy też. Ale inni niż żużlowcy. Inni, na pewno inni, ale również jest to dyscyplina, która wymaga niesamowitego wysiłku, hartu ducha, odporności na ból. W piłce ręcznej generalnie dominują takie urazy jak obręcz barkowa, czyli tam no, no, pozrywane mięśnie, gdzieś tam z kolanami problemy, z więzadłami, ze stopami. Natomiast w żużlu się zdarza wszystko, prawda? No, tak. Bo jest upadek i nie wiadomo, nie wiadomo co. Gdzie, już po samym, gdzie polecisz. Tak, ale już po samym upadku, tu żeś dobrze powiedział na samym początku, takie coś wyłapałem, że już po upadku, rodzaju upadku, już możesz takie jakby wstępną diagnozę dla siebie postawić. Widząc, prawda? Jak zawodnik widząc, leci. Widząc, co się dzieje w locie, na co on upada, czy upada na bark, czy upada na plecy, czy uderza głową, czy nogami idzie w deski. Czy wylatuje za bandę. Już możesz jakąś, ale to mówię tylko dla siebie, to nie możesz określić, już na pewno ma to. Tak. Upadł na bark, to już na pewno obojczyk złamany, tam mięsie pozrywane w barku. To no dobrze, ale i tak zastosowałeś kiedyś takie porównanie, żeby uzmysłowić szczypiornistom, że żużel to jest jednak mimo wszystko... No jest na pewno, to znaczy to inaczej brzmiało, to zupełnie inaczej brzmiało. Kiedyś coś takiego powiedziałem, co się chyba poszło nawet w Polskę. Pytałem piłkarzy ręcznych, wiecie chłopaki, kiedy jest kontuzja u żużlowców? No, no nie wiemy, no więc, ale to ja żartobliwie, to jest mój wymysł taki. No tak, tak, no, tak. No i tak, no, no nie, no, no, no to wiecie, że kontuzja u żużlowców jest wtedy, kiedy kość wyjdzie poza skórę. Co ty opowiadasz? Ale musi wyjść poza skórę kombinezonu, bo jak nie przebije kombinezonu, to ci zawodnicy nie przychodzą do ciebie, nie? To oczywiście, no, żartobliwie powiedziane, no i takie, no, no trochę, ale na pewno uważam, że jedna i druga dyscyplina. No, mam tam satysfakcję, że pracuję z jednymi gladiatorami i drugimi.
Mówi się żużel. Jerzy Buczak, socjoterapeuta sportowy, jest gościem naszego podcastu. Dzień dobry, Dzień Jerzy. Dobry. Fizjoterapeuta. Wiesz co, ty nie słuchasz naszych podcastów, Jurku, ale sytuacja jest taka, że ja zawsze specjalnie wkręcam rozmówcę na początku. W przypadku żużlowców to jest tak, że ja przekręcam ich klub, którego są wychowankiem. Okay. Sprawdzam w ten sposób, czy słuchają, okay. A jeżeli słyszą, że się pomyliłem, że powiedziałem źle, to czy to powiedzą, czy nie. W ten sposób sprawdzam, czy jak bardzo czują się komfortowo w studiu. Czyli no, ci zwróciłem uwagę na... Zwróciłeś, tak. Czyli jest komfortowo w miarę. No. Dobrze. Proszę państwa, ja wiem, że dla państwa imię i nazwisko Jerzego Buczaka, dla ludzi, którzy interesują się fizjoterapią, to w ogóle nie ma tematu. To jest absolutny guru. Natomiast jeżeli chodzi o kibiców, którzy oglądają żużel w telewizji, trochę na stadionie i są zwłaszcza młodszego pokolenia, niekoniecznie muszą znać Jerzego Buczaka. 32 lata z reprezentacją Polski w piłce ręcznej. Absolutnie, jeżeli chodzi o... Debiutowałeś, Jurku, dokładnie 17 listopada 90 roku, ja mówię o piłce ręcznej teraz, w meczu... października, tak, to nie ma znaczenia. Nie ma. To 90 rok, mecz z Danią. 90 rok, to jest rok mojego rozpoczęcia pracy z reprezentacją piłki ręcznej. I od tego meczu nieprzerwanie do dzisiaj jesteś ze szczypiornistami. Wyjątek stanowią mecze Mistrzostw Europy w 20 roku w Szwecji, bo tam to były trzy mecze, gdzie nie mogłeś przyjechać, bo miałeś zagipsowaną rękę, prawda? Tak, złamałem rękę na zgrupowaniu parę dni przed wyjazdem, 19 grudnia 19 roku. A co zrobiłeś? Miałem niezły uślizg na korytarzu, gdzie była rozlana woda, śnieg i na takim dywanie przejechałem. No, i na betonie poszła mi ręka. No ale generalnie no, żałuję, bo to są trzy... Tak, tam trzy mecze, bo z grupy nie wyszliśmy, także tam trzy mecze opuściłem. Czyli byłbyś Gregiem Hancockiem piłki ręcznej, gdybyś nie opuścił żadnego. No Hancock też na koniec kariery już tam wypadł z jednego czy dwóch turniejów, ale bardzo długo. No, 693 mecze z kadrą ręcznej. To masz od Pawła wynik. No, oczywiście. Pozdrawiam Pawła Bejnarowicza. To jest w ogóle kapitalna historia, proszę państwa, bo zdjęcie, na które teraz być może państwo patrzą na okładce albumu, pochodzi od Pawła Bejnarowicza, który pracuje w Związku Piłki Ręcznej w Polsce, nie w Polskim Związku Piłki Ręcznej, bo skrót byłby trochę niefortunny PZPR, dlatego jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Natomiast napisałem do Pawła zupełnie anonimowo, że prowadzę taki podcast, że Jerzy Buczak, który jest związany mocno z żużlem, ale przede wszystkim z piłką ręczną. Wiem, że takie zdjęcia sesyjne, właśnie to, które widzicie na okładce, to pochodzi od Pawła. Dziękuję bardzo Pawłowi. Paweł prosił pozdrowić cię, Jurku, tak w ogóle. Dziękuję bardzo. Bardzo miły, sympatyczny człowiek i on dba o moje statystyczne takie I to mam od niego. Prawda? Tak. I Paweł, słuchajcie, odpisał mi na mojego praktycznie anonimowego maila. Nie musisz mi tłumaczyć, czym są twoje podcasty, bo tego słucham. Nie spodziewałem się, że gość w Warszawie w Związku tak. Piłki Ręcznej słucha naszych podcastów, ale ma żużel we krwi, stąd fajnie, że trafił Paweł. Krótko mówiąc, właśnie, to połączenie żużla z piłką ręczną. Jerzy, ty pochodzisz, urodziłeś się w Zielonej Górze. Tak. Ale w Gorzowie mieszkasz od 74 roku. Tak. Tak, wszystko się zgadza. Tak. I czterokrotnie zdobywałeś z kadrą naszych żużlowców Mistrzostwo Świata. Mówimy o latach 2007-2009. To było w Lesznie i w Wojens w 10. I to w jeden... chyba ze Stasiem Chomskim jako z trenerem wtedy. Tak, bo wy się przyjaźnicie ze Stanisławem. Tak, tak, oczywiście. Nie. To on mnie w ogóle wprowadził do żużla, prawda? Tak. Bo jeżeli ktoś tam powie we Wrocławiu, że no oni są prekursorem wprowadzenia, bo takie gdzieś tam słyszałem. Że Wrocław akurat? Tak, że fizjoterapeuta. Moim zdaniem jest to nieprawda, bo pamiętam Staszek wprowadził mnie do żużla jako fizjoterapeutę w 97 roku do Piły. I od tego czasu się taka moja przygoda naprawdę, bo ze Staszkiem się dużo wcześniej znałem i też współpracowaliśmy jeszcze z wtedy Podsyłam i Piotrka Śwista i Okupskiego z tych zawodników starszych bardzo, ale to były jeszcze lata wcześniejsze. Natomiast tak naprawdę od 97 roku na dobę zadomowiłem się również w żużlu dzięki Stasiowi Chomskiemu. Tak, i byłeś też 6 lat z Tomkiem Golobem. O tym wszystkim będziemy mówić, bo to pod twoimi skrzydłami, w cudzysłowie, Tomasz Golob zdobywał tytuł drugi dla Polski, pierwszy dla siebie indywidualnego mistrza świata.
Tak, miałem tą przyjemność, że akurat byłem jego fizjoterapeutą między 2007 a 2012, czyli generalnie tak do odejścia, kiedy poszedł do Grudziądza, to nasza już taka współpraca się troszkę urwała. Do Torunia najpierw poszedł, później do Grudziądza. Okej, okay, no okej, okay, to tak, no. Ale generalnie w tych latach 2007-2012 jeździłem z nim oczywiście po Grand Prix, jeździłem na zawody, no ale to jeszcze... To do tego dojdziemy. Mamy tutaj żużlosy przygotowane, za chwilę żużlos, dlatego że żużlowy los, takie połączenie. I za chwilę do tych tematów przejdziemy, ale ja chcę bardzo podziękować, bo partnerem tego dzisiejszego naszego odcinka jest Immergaz Polska, producent pomp ciepła i hybrydowych pomp ciepła, sponsor strategiczny Sparty Wrocław i partner indywidualny Macieja Janowskiego. Immergaz Polska, partnerem tego odcinka, dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, Jurku. Czy ja mam wyciągnąć? Wyciągaj kartoczkę? Losy. Obojętnie co, obojętnie tak? Którą, byleby pojedynczo. Mogę zmienić? A co tam jest? To już ja powiem, ale poruszymy ten temat, dobra? Dobrze. Słuchajcie, pokażę. Temat seks. Nie, bo, ale, rozumiem. Czekaj, Jurek, bo tak. To jest tak. Nie, możemy coś tam... Jesteś, bo wiesz, Janusz Kołodziej ten temat u nas w podcaście zaczął, poprosiłem go o to, żeby odniósł się do tego. Wiesz, temat jest krępujący, ale ty jesteś takim trochę też spowiednikiem tych żużlowców. No, coś w tym jest. No, zostawmy już to. Co chciałbyś zapytać? Bo są różne... czy to starsze, ale teraz już tak mniej o tych rzeczach mówi, prawda? Natomiast na pewno chciałbyś zapytać, czy używać seks przed zawodami, czy tak. Nie. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to definitywnie. Rozumiem, tak, ale nie. A inaczej, a jesteś w stanie stwierdzić, jak może uprawianie seksu wpływać na faceta, no bo to o to chodzi. Myślę, że na pewno korzystnie, prawda? Korzystnie. Tak, na pewno korzystnie, tylko też myślę, że tutaj jest pewna rozwaga, prawda? On może w pewnym momencie zaszkodzić, jeżeli gdzieś tam, no, każdy organizm inaczej reaguje, prawda? I nie można tego sprecyzować, że odtąd dotąd to tak, a od tego dnia do meczu już na pewno nie. Mhm. Na pewno wydaje mi się, że wszystko ma swoją jakąś taką rozważną stronę i zawodnik doskonale wie, czy potrzebuje tego, czy nie. I nie ma tak, że musisz przed zawodami koniecznie, bo to ci pomoże. Niekoniecznie pomoże, prawda? On sam powiedział, moim zdaniem jest to indywidualna rzecz. A jeszcze w kontekście wpływu na organizm, to jest tak, że to ściąga napięcie, ale czy przypadkiem nie dekoncentruje? Nie jest to na tyle, że zawodnik się staje trochę miękki, wiesz, ma miękkie ręce i robi się taki... No na pewno wydaje mi się, że no, trzeba byłoby zawodników pytać, prawda, którzy uprawiają ten seks przed, czy nie uprawiają, prawda. Myślę, że na pewno rozładowuje jakieś napięcie, stres, taki tremor, napięcie mięśniowe mocne, gdzie no rozluźnia się bardzo. Ale też jest ta druga strona, bo jest coś takiego jak apatia startowa i gorączka startowa, prawda, gdzie jeden i drugi stan jest bardzo niebezpieczny, prawda, bo wpadasz... Apatia, czyli jak jesteś zbyt, jak nie możesz się zebrać, tak, w sobie. Generalnie apatia to jest, może dochodzić, nie wiem, być może przez seks, może do czegoś takiego dojść, że tak jak w apatii, że przychodzą zawody, powinieneś być skoncentrowany, a ty masz wszystko w tyłku, że tak powiem, prawda, tak, a mi się nie chce, a to ten, nie. Natomiast druga strona, ta gorączka startowa jest znowu, kiedyś też można to do seksu połączyć, że no uprawiasz seks i nagle wpadasz w taką gorączkę startową, gdzie no co 5 minut toaleta, co 5 minut siku, kupa i tak dalej. I wiecznie tremor zamiarowy, drżenie mięśniowe i nie jestem w stanie określić. Każdy indywidualny zawodnik powinien do tego się sam najlepiej ustosunkować. Ale z zawodnikami też o tym, ja nie pytam, nie z którym. Nie rozmawiam. Nie rozmawiam. Czyli jest to na tyle intymna sfera, że tak, no, w co nie wchodzicie. Że tak. A pytał cię kiedykolwiek, którykolwiek zawodnik, czy tak, czy nie, jak radzisz? Nie. Nie. Dobra. Nie miałem. Następny. Dziękuję, Jurku, że się nie spieszyłeś przy tym temacie. Czucie głębokie. Czucie głębokie. To jest temat dość rozległy, bo też zależy mi na tym, wezmę, żebyśmy najprostszym językiem, umówmy się, że ja jestem 3-letnim dzieckiem, które już coś rozumie, ale trzeba drukowanymi literami w takich kwestiach trudnych. To się nazywa, a propos tego, co powiedziałem, propriocepcja. Propriocepcja. Tak, propriocepcja. Sobie nawet... Jest to zachowanie ciała bez komponenty wzroku. Jest to w żużlu niesamowicie ważna rzecz. Sensomotoryka, balans, zachwiana równowaga, wszystko wchodzi jakby w skład tej propriocepcji, czyli zachowania ciała bez komponenty wzroku. Na czym cała rzecz polega? Dlaczego warto na przykład w żużlu to stosować? Ja później z Golobem, z Petersenem na obozach to żeśmy takie ćwiczenia robili, gdzie jedziesz na motorze i tą nogę wysuwasz do tyłu.
i twoje przewodzenie między muszczkiem a receptorami w mięśniach ciałka Golgiego, płóciniego, już nieistotne, w każdym razie musi być tak zgrane, że w pewnym momencie, kiedy tą nogę odchylasz do tyłu, mózg ci pozwala wróć z powrotem, bo się wywalisz. I jest to jakby takie cofnięcie bodźca do mózgu i wraca ta noga. Czyli jest to zachowanie bez komponenty wzroku. Twoje ciało wie, w którym miejscu ma się znajdować. A no, niekoniecznie wzrok to podpowiada. Wzrok nie podpowiada, tak, no generalnie tak. Nie patrzysz, przecież jak jedziesz, nie patrzysz na nogę, gdzie ona jest, prawda? Tylko wysuwasz nogę i utrzymujesz ten balans ciała. Zachowanie równowagi. Czyli zdolność... I w momencie, kiedy wytracasz ją, musisz już ją skorygować poprzez no, ten bodziec płynący z mózgu. I do tego jakaś, jak rozumiem, podzielność uwagi, bo do tego jeszcze masz rywali, nie masz hamulców, masz zamknięty tor, masz ręce, wszystko. Takie ćwiczenia robiłem. Z Tomkiem Golowem też to robiliśmy, jak przyjechał. On w ogóle był bardzo zdziwiony, że ja bardzo lubię tą propriocepcję i dużo ćwiczeń robię z piłkami, z poduszkami sensomotorycznymi, z gumami. I ustawiłem, mogę powiedzieć, no to akurat ćwiczenie, tak? Jak to by wyglądało. Śmiało, tak. Siedzi gościu na bosu. Co to jest bosu? Bosu to jest taka poduszka duża, taka pół piłki. Tak długa, dobra. I tu przed sobą mam kij z dwoma gumami, gumy są przyczepione do drabinek. Czyli masz taką pseudokierownicę. No, pseudokierownicę. Ja mam zegar, który ja tylko widzę, nie? I teraz przykładowo mówię tam, on siedzi na tej poduszce i teraz w momencie tak, ja mówię, w momencie, kiedy powiem start, ruszasz. Na czym polega? On unosi nogi, cały czas kontroluje. Może oczy sobie zamknąć. Na zakręcie przyjmuje pozycję na bosu. To jest bardzo ciężko. Nie wolno tego robić, dopóki nie poprzedzisz łatwymi ćwiczeniami tego, nie? Mm-hmm. Na zakręcie pracuje w tej pozycji. Czyli normalnie jest sylwetka zawodnika. Po prostu jedyna różnica jest taka, że po prostu mówię mu rób to na gumach, bo to wszystko jest z tamtej strony. A dupa mu tańczy cały czas. Tak. I teraz, kiedy to jest naprawdę bardzo ciężkie ćwiczenie i nie wolno tego ćwiczenia wprowadzać do momentu, kiedy nie opanuje podstawowe jakby formy tej propriocepcji. I mówię, Jasiu, jesteś na torze w Toruniu, oni wszyscy znają czasy mniej więcej, jakie wygląda. Tak, to. Tak, tak. Czas no, znają tam, ileż tam, no tam, że zawsze gdzieś tam koło minuty jest, nie? No i ja mam stoper, mówię start, nie? I włączę. I on w tej jedzie, i on ma wyobrażenie, że jedzie na torze w Toruniu. A prawda? Czemu zawsze Toruń? Nie Toruń, ja mogę w Toruń, w Krośnie powiedzieć. Ja mówię, jesteś na takim torze. I on, aha, w Toruń, już wiem, że tam jest 57 czy coś tam, no takie. Już wie, nie? Staram się takie, nie jakieś tam rawicze, tylko te, które są bardziej znane, nie? I on jedzie, czyli pochyla, czy jest ta propriocepcja, zachowanie ciała, on może oczy zamknąć. I on, zamykając oczy, wie, w którym miejscu jest na torze, prawda? Że teraz jest tu, wychodzę na prostą i jadę po prostej, widzę już, jak to się wszystko tam gra, znowu jadę na drugie. I masz mi powiedzieć, kiedy dojedziesz do mety, nie? Dojeżdża do mety, stop! Wyłączam ten. Ja teraz jego pytam, jaki jest rekord toru w Toruniu? A on mówi 59,9, przykładowo, nie? Ja patrzę 60,00. Czyli jaką ma wyobraźnię czucia, w którym miejscu był na torze, prawda? On mógł zupełnie inaczej powiedzieć, że 3, 4, 5 sekund, to byłaby duża różnica, nie? W ten sposób taki ten, no to jest też taki fajny trening, nie? Zrobiony jest taki. Nie wiem, czy wyobraża sobie, Jacek, jak to wygląda, ale... Ja sobie wyobrażam i myślę, że wszyscy sobie, bo powiedziałeś to tak obrazowo, że myślę, że ja cię widzę teraz, bo siedzimy w studiu w Gorzowie, ale myślę, że to było tak obrazowe, tylko co to daje tak naprawdę? Co to daje? Tak. To jest wyuczone jakby takie to przewodzenie między mózgiem a receptorami. To masz wyćwiczony drugi przykład. Czyli idziesz, jesteś zaprogramowany po prostu. Zaprogramowany. I teraz idziesz na przykład po chodniku. Jesteś cywilem, idziesz po chodniku i nagle jest krawężnik i noga ci ucieka w tą stronę, prawda? W prawo. Prawo jeżeli noga. Nie masz wyćwiczonej tej też propriocepcji, tego przewodzenia, to ta noga idzie dalej, prawda? Nie, bo tu jest przewodzenie, tu są te ciałka. Czy dalej spada?
spada, tak? Dalej spada. Natomiast jeżeli jest dobrze to wszystko wyćwiczone, impuls idący stąd do muszku mówi, oj, wracaj z powrotem i to jak najszybciej, bo skręcisz. Jeżeli masz trening robiony na propriocepcji, to ten przepływ jest bardzo szybki. Jeżeli nie, no to idzie dalej. Wracaj i on sobie tam wraca, a tu już się skręca. Jeżeli masz dobrze tą propriocepcję rozwiniętą, to wygląda tak. I od razu. Gwałtownie powrót. Okay. To jest jakby, propriocepcja uważam, że jest bardzo dobrym taką metodą, formą na zmniejszenie ryzyka urazowości. W sporcie też. Mhm. Ja na przykład mam taki odruch a propos tego krawężnika. Zawsze, często mam tak, że mi, znaczy nie, że często mi telefon wypada, tylko czasem jak coś mi wypada z ręki, to ja wiem, że mam tak zakodowane, że od razu podstawiam nogę. Mhm. I to jest automatycznie. Tak, to jest automatycznie. Nawet czasem mi nie wypadnie, a już wystawiam tę nogę. Mhm. To jest to. Tak, tak. O tym rozmawiamy. Tak. To się trenuje tylko w tym okresie międzysezonu? Nie, cały sezon można to robić sobie. Wszystkie te ćwiczenia, które na piłkach, uklęknij na piłce rehabilitacyjne. To jest nic innego jak kontrola zachowania ciała bezkomponentowo. Nie musisz patrzeć, gdzie jesteś, możesz sobie oczy zamknąć, ale kontrolujesz klęcząc na piłce swoje ciało. Nie? W każdym sporcie motorowym jest to jakby taki priorytet. Nie? Jurek, ty jak wchodziłeś do żużla, bo ty współpracowałeś nie tylko, bo tak się mówi, że ty jesteś legendą kadry piłki ręcznej, oczywiście tak jest w 100%. Pracowałem z koszykarkami, z ekstraligowym zespołem, pracowałem z kadrą juniorów wioślarzy. Bo ty byłeś Tomkiem Kucharskim między innymi, pracowałeś z nim, tak? Tak? Mistrzem olimpijskim, z Robertem Syczem w dwójce. Zresztą tak kiedyś umówiliśmy się jeszcze, no jak bliżej byliśmy z Tomkiem i z Robertem Syczem, nie? Mm-hmm. To w poniedziałek jeździłem do Wałcza i tam parę godzin z nimi właśnie też między innymi tej dużo propriocepcji wprowadzaliśmy. Ale właśnie do czego ja zmierzam? Do tego, że ty jak wszedłeś w żużel i jak wchodzisz w każdą nową dyscyplinę, w jakieś nowe wyzwanie, to ty piszesz program dla tej dyscypliny. Układasz program. To znaczy, może nie program, on później jakby sam wymagał tego, co zrobić, prawda? Bo ja bym podzielił to, masz regenerację, masz profilaktykę i masz doleczanie, czyli ten program leczenia, rehabilitacja po urazach świeżych, czy po jakichś tam dłuższych, prawda? I teraz to prowadziłbym do tej profilaktyki. Program, jeżeli ja widzę zawodnika, że gdzieś tam już przebadany jest, niekoniecznie przeze mnie, ale no już przez innych tam medyków też, że brakuje mu na przykład siły, że ma dysfunkcję w stawie barkowym. Mówisz o żużlowców po kontuzji w tej chwili. Tak, czyli wtedy tak. Czyli jakbym rozpisywał program wzmacniania, odbudowy zakresu ruchomości tych mięśni, które zostały uszkodzone. Mhm. I wtedy to wprowadzasz między innymi. To wtedy tak. Nie? Czyli tak, zwana także kinestezją, to jest zdolność organizmu. Kineza to jest w ogóle ruch, prawda? No. Tak. I kinezyterapia, czyli leczenie ruchem. Uważam, że jest spośród wszystkich, bo niektórzy fizykoterapia, terapia manualna, wszystko jest ważne. Ale gdybym z doświadczenia mojego określił, to na proces usprawniania po jakimś tam urazie 70-80% dałbym na kinezoterapię, a pozostałe na fizykoterapię, terapię manualną, inne tam igło i tak dalej. Nie? Czyli dla mnie podstawą jest leczenia kinezoterapia, leczenie ruchem. Ale ciekawe jest to, co powiedziałeś o tym, o tej jeździe zawodnika, bo on zamyka oczy. Jeszcze wracam do tego, na tej piłeczce. Na bosu, tak? Tak. Że ja tak rzuciłem w międzyczasie, że są zaprogramowani żużlowcy. Bo to pokazuje, to co ty powiedziałeś, to pokazuje, jak bardzo oni są skoncentrowani. Jak ja pytam czasem żużlowców, czy ty wiesz, ile razy złapałeś oddech w trakcie wyścigu. On nie wie. On się koncentruje. Wiesz, rozmawiałem na przykład z Glebem Czugunowym. Powiedział strasznie ciekawą rzecz. Ja go zapytałem, o czym ty myślisz, stojąc pod taśmą. Kiedy lecą te dla nas szybkie 30 sekund zostaje do startu, a u niego zaczyna się wtedy po prostu w głowie Meksyk. Mhm. On mówi, że on na przykład zaczyna się zastanawiać, kto i dlaczego wynalazł kulki czekoladowe, które jadł na śniadanie, Nesquik. Albo wyszukuje sobie jakiegoś kibica na trybunach spośród tysięcy kibiców i myśli sobie, ciekawe, co on dzisiaj będzie robił po zawodach w domu.
i mówi zaraz, halo, zostało 12 sekund, muszę się skoncentrować i jechać. Że do tego stopnia. Jak ty to wytłumaczysz? Ja myślę, że każdy zawodnik ma jakąś taką formę indywidualnej koncentracji, prawda? To nie jest, no, widać po zawodnikach, że jeden to cały czas tam słucha. Zresztą w piłce ręcznej to samo, bardzo dużo chłopaków słucha muzyki, słucha jakichś, no, nie wiem, nawet rodzinnych swoich tam gdzieś, no, z dziećmi dialogów, prawda? I to jest ta forma koncentracji. Każdy inaczej sobie to robi, prawda? Jeden woli w ciszy, w spokoju, drugi znowu gdzieś tam, no, w jakimś troszkę większym hałasie. Jest to indywidualna też sprawa, prawda, takiej koncentracji przed meczem. Tak. Ale każdy z nich na pewno to robi, bo widzisz, nawet jak nie wiesz, co on tam, to widzisz, że on się koncentruje, prawda, nie? I nie podchodź do niego wtedy, nie? Bo to jest, no, zaburzenie jego procesu takiego przedstartowego, prawda, a możesz mu tylko krzywdę, a do tego jeszcze i jedna i druga strona się może zezłościć, prawda? Zamki puszczają i on rusza w ten taki tunel, ja to teraz tak widzę po tym, co opowiedziałeś, że to jest taki tunel, że tam jest jakaś, każdy ma jakiś swój film w tym momencie i każdy ma jakąś swoją koncepcję i ją realizuje. W zasadzie nie ma tam miejsca na jakieś zastanowienie. Masz minutę, koniec. Dokładnie, nie? Jest to. No, reakcja musi bardzo szybko nastąpić, prawda? To jest sport, gdzie, no, dla mnie jest to zawsze dziwne. Jak można w czterech, to z chłopakami nawet w ręcznej. Zobacz, jadą 120 na godzinę, jeden obok drugiego na torze 6 czy tam 8 metrowym, prawda? Tak. Strach w oczach, nie? No i to jest takie, no, naprawdę to są ludzie bardzo odważni, nie? Żeby tą dyscyplinę uprawiać, to naprawdę to trzeba... Jurku, następny. Co byś powiedział, następny żużlos? A co, mam coś znowu wyciągnąć? Tak, to wszystkie przerobimy dzisiaj. O rany boskie. Spawanie kości. Spawanie kości. Nie ma czegoś takiego jak spawanie kości, to od razu powiem za ciebie. Oczywiście, to gdzieś tam nawet, nie wiem, to już chyba z 10 lat temu, gdzieś tam ktoś mówi, że jedzie do jakiegoś Smitha, tam lekarza. Tak, tak było. Jedzie spawać kości. To nie jest tak. Mhm. To nie jest tak, to po prostu... Ale chodzi o laser. Laser, ale wysokoenergetyczny, który daje dużą dawkę mocy i on spowoduje jakby lepsze ukrwienie, lepszy metabolizm, lepsze odżywienie tej tkanki, która jest uszkodzona. I to jest to spawanie. Nie ma czegoś takiego, że druciki dwa spawasz i ten. To jest ktoś taki wymyślił sobie. Nie ma czegoś takiego z medycznego punktu widzenia. Nie ma spawania kości. Można to zrobić na pewno przy pomocy lasera wysokoenergetycznego, prawda? My mamy w kadrze taki, to też jest taki przypadek. Ale w kadrze ręcznych mówisz. Też wysokoenergetyczny laser i zabieg jest bardzo krótko. Dla pacjenta takiego z ulicy, no to no co to zabieg, 2 minutki tylko i to nie pyka, nie świeci tak i ten. Ale chłopakom pokazywałem takie doświadczenie. Brałem kartkę, na tej kartce malowałem flamastrem czarny punkt i włączałem ten laser wysokoenergetyczny. Co się dzieje? Natychmiast wypalona dziura i kartka się zaczyna palić. Ogień. No i posrani. No bo co? No i wtedy dopiero, no, faktycznie może tak krótko trwać, bo to, no, dawka w krótkim czasie sprowadzania tych energii mocnej. Nie? Także laser wysokoenergetyczny uważam, że jest dobrą formą fizykoterapii, bo on wchodzi w formę już tej fizykoterapii. Ale wobec żużlowców stosowałeś na przykład to urządzenie? Wobec żużlowców nie stosowałem, bo nie miałem tutaj wysoko, natomiast wśród piłkarzy ręcznych bardzo dużo zabiegów wykonuję w ciągu dnia, jeżeli jestem na kadrze, bo go mam po prostu, nie? No i dyspozycji. I z tym się wiąże dość ciekawa anegdota na mistrzostwach świata? W Göteborgu, w Szwecji. Skąd to wiesz? No bo się przygotowałem. To opowiesz ją, czy... Nie, no ty opowiedz. Pojechaliście na mistrzostwa świata, mieszkaliście w ekskluzywnym hotelu. W Radisonie chyba to było. Mieszkaliśmy chyba tam na przedostatnim piętrze, na ostatnim mieszkali Japończycy. I to była zima, bo to zawsze mistrzostwa świata Europy to są tak, zima. Tak, no i to był 11 rok. Ja miałem już wtedy wysokoenergetyczny laser. Takie było położenie, że było łóżko i nad łóżkiem był bardzo nisko sufit, jak w hotelach jest, nie? I tam był czujnik wykrywania ciepła, prawda? Ciepła czy dymu? Ciepła. Generalnie, on wysyła też ciepło, które ty gdzieś tam nie wyczuwasz tak. Tego, nie? Ja miałem, pamiętam, Grzesia Tkaczyka chyba na łóżku, tam z kolanem, bo on problemy miał kolanowe takie. No i w którymś momencie gasną wszystkie światła, nie? W hotelu. Podczas tego zabiegu. Podczas tego zabiegu. Gaśnie telewizor. Pojawia się czerwony ekran.
ekran w telewizorze, alarm, natychmiastowa ewakuacja hotelu. No to 11 pięter z góry, nie? A my już wiedzieliśmy, że od czego, bo już mieliśmy taki kiedyś przypadek, że to od nas, znasz, od razu Grzesiek mówi, zobacz, czujnik ciepła natychmiast nie wyczuł. Od tego laseru po prostu. Tak, tak, wyszło. No i przyjechało chyba z 8 jednostek straży pożarnej i od razu wiedzieli gdzie, no bo to czujnik... Wiadomo, który się zapalił. Miejscu, bo to segmenty są takie. No i te kombinezony, te stroje, folie, srebrne kaski i ten... Jak zobaczyli, że my tam jeszcze siedzimy na tym, no to nie wiem, czy śmiech, czy wkurzenie było. W każdym razie czekała nas duża kara finansowa za to, że do tego doprowadziliśmy, ale my się znowu wymigiliśmy tym, że oni są nieprzygotowani do przyjęcia grupy zawodników, którzy przyjeżdżają z aparatami medycznymi również. A one różnie mogą oddziaływać. No i to wszystko zostało tak. Czyli rozeszło się po kościach. Rozeszło się po kościach, wszystko okej, na wesoło, no i ten. Był później taki, to już ciąg dalszy, ale to już nieistotne. Nie, co jeszcze było? Drugi raz taka sytuacja była w dzień, bo oni powiedzieli, jak długo potrzebuję. Ja mówię, mi więcej jak 20 minut nie potrzebowałem w ciągu dnia. I to tam gdzieś w porze obiadowej znowu zawył, prawda? W tym samym hotelu, w tej samej sytuacji. Ale już wiedzieli, że to nasza sprawka, nie to, że to już... Przyjechali Polacy. Spawania kości nie ma, dementujemy to, bo takie, tak, dokładnie o to mi chodziło, że kiedyś się o tym mówiło, że to są jakieś takie nowoczesne metody, że to przyszłość żużla, że w ogóle te kontuzje przez to będą szybciej zaleczane. Jest tyle aparatów fizjoterapeutycznych teraz nowoczesnych, które umożliwiają jakby to ukrwienie, dotlenienie, metabolizm uszkodzonej tkanki, prawda? No ale to, bo to wszystko to jest kwestia, ja mówię już teraz stricte o żużlu, dążenie do tego, żeby jak najszybciej wracać do siebie po kontuzjach. Praca fizjoterapeuty polega, żeby skrócić czas dojścia do sprawności fizycznej, minimalizując skutki tego. Minimalizując, nie? Wracasz do sportu, powinieneś być wyleczony, prawda? Tak w 100%? Myślę, że te 80-90% powinieneś, źle, nie powinienem tego mówić, 100% powinieneś być zdrowy. Tak. Znaczy to też... Ale życie, wiesz, jak wygląda, że no jednak ci zawodnicy wchodzą zdecydowanie za szybko. Ja nie mówię, że tam to wyjdzie za tydzień, ale ty już wszystko się dobrze czuje, okej. Okay. Ale jeżeli są takie dolegliwości i ty wchodzisz do zawodów, no to nieprzygotowany, to tylko możesz narazić siebie i swoich współtowarzyszy, którzy jeżdżą z tobą. Ale próbowałeś kiedykolwiek przekonywać zawodnika, który przyjechał napalony na jazdę w meczu? Tak, wiele. I szczególnie z tych młodych chłopaków, nie? Gdzie się napalają, a trzeba im wtedy wytłumaczyć. Jak się kończyły takie sytuacje? No, generalnie posłuchane. Tak. Raczej nie było takiej sytuacji, że... Ale to jest też tak, że ty musisz na przykład interweniować wtedy, nie wiem, u prezesa albo u Staszka trenera, że... Bywa i tak. Na pewno Stasiu czasami też pytanie, słuchaj, no jak to? Ja mówię, nie powinien jechać, prawda? Mimo, że dyskusja jest różna, w każdym razie no, sprowadza się do tego, że damy mu jeszcze spokój, nie? Jednak zdrowie to zdrowie. Zdrowie to zdrowie. Zanim następny żużl los, to ja z wielką przyjemnością dziękuję ludziom, którzy prowadzą w bardzo udany sposób biznes, a do tego czują sport, czują żużel i Imergas jest właśnie przykładem takiej marki. Od prawie 30 lat ogrzewa polskie domy, budując trwałe relacje w biznesie i rozpalając emocje w sporcie. Sprawdźcie, jak Imergas przekłada technologię na ciepło waszych domów, odwiedzając Immergas przez 2M imergas.pl. Tomasz Golob. Pierwszy, wiesz co, obserwuję cię, Jurku, tutaj na tym krześle, jak siedzisz. I to jest pierwsze hasło, na które zareagowałeś z takim sentymentem. Fajna przygoda była z nim. Naprawdę... Bardzo się rozumieliśmy. Często na przykład jak wyjeżdżaliśmy, pamiętam, jechaliśmy do Terenzano, to razem nawet w pokoju spaliśmy. Jechaliśmy do Wojens, też w Kolding spaliśmy w hotelu, też w pokoju razem mieszkaliśmy. Dużo rozmawialiśmy ze sobą, prawda? Ale jak to się w ogóle stało, że wy się spotkaliście i że ta współpraca wynikła? Przez przyjście do niego, przejście Tomka tu do Gorzowa. Do Gorzowa. A jaki on miał w ogóle stosunek do fizjoterapii, do pracy z fizjoterapeutą?
bardzo taki ogólnikowy i jakby troszeczkę na dystans, prawda? Ale później, jak żeśmy tak zaczęli więcej rozmawiać, to był człowiek, który wymagał łagodnego masażu na przykład. Gdzieś generalnie, bo on też przed zawodami, to on, ale bardzo delikatny masaż, naprawdę taki. Ale to taki przed zawodami prewencyjny, taki rozluźniający? Tak, on lubił się tam troszeczkę to właśnie tak rozmasować przed zawodami, nie? Mhm. Ale to było naprawdę bardzo delikatnie. A poznaliśmy się właśnie tu w Gorzowie i później na wyjazdach bywało, że właśnie w jednym pokoju żeśmy spali, czy na promie, płynęliśmy gdzieś do Karlstrumy, to też taka, też anegdota taka. Śmiało, uwielbiamy anegdoty. Tak, rano, dzień przed wyjazdem pojechałem do Tomka, u niego spałem i na drugi dzień od samego rana jechaliśmy do Gdyni, stamtąd chyba do Karlstrumy takiej, nie? Gdzieś tam ten Manila to... Do Molili. Grand Prix czyli... było, czy była Liga Szwedzka? To było Grand Prix. Grand Prix. Ja na Ligę nie jeździłem, tylko na Grand Prix. No i znowu Tomek ze mną w kajucie rano i on od razu tam do wyrka. No a ja jeszcze ten i nagle ktoś puka, prawda? I taka stewardesa mówi, czy pan Golob tu mieszka? Tak. To proszę dać ten, nie? A to taka karta pokojowa, jakby klucz, ale to obojętnie, no możesz to tu do tego, do kluczy, do gniazdka wsadzać sobie, żeby światło zapalać. Coś takiego dał, nie? Czy pan tu mieszka też? Też. No to dostałem też, nie? No ale tak lecę tam do chłopaków, jego... A Tomek spał wtedy? A Tomek już się leży, on śpioch był niesamowity. I on... sobie poszedł spać, natomiast ja do Tomka Gaszyńskiego, bo to była jego, to była największa, numer jeden w teamie Goloba, to był Tomek Gaszyński, menadżer jego. No i mówię, no to chodźmy tak, ale on nie ma numeru ten, nie? No i tam kręcimy się po tych piętrach i taką panią, która tam chyba wymienia pościel, pytamy gdzie, nie? To jest, pokazujemy ten, a on tak na nas patrzy, a my sandały, krótkie spodnie, t-shirt, wyglądamy jak takie no, chłopaki z plaży, żeby wyszli od razu. Ona mówi, to jest tu. My otwieramy, a tam niewyobrażalna rzecz. Okno od sufitu do podłogi pokazuje, jak prom płynie, łóżko, sypialnia, łazienka, tu jakiś barek. Okazuje się, że kapitan promu, jak się dowiedział, że płynie Golob, no to oddał swoją kabinę na czas właśnie podróży. Super VIP-owski apartament. No, my oczywiście Tomka nie budziliśmy, tylko sobie tam urzędowaliśmy tam. Dopiero później, jak się obudził, czemu żeście mnie nie obudzili? No i tak bardzo, to jest człowiek, mi to takie zdanie do niego sobie dopisał. Jest to człowiek, który 24 godziny myśli o żużlu, jak być lepszym. Czyli ty jeździłeś z Tomkiem na turnieje Grand Prix? Tak, nie na wszystkie też, nie ale jeździłem. Tak. Dobra, byliście też razem na meczach ligowych Stali, no bo to siłą rzeczy. Tak. Czym w ogóle były dla ciebie rozmowy z Tomkiem? Bo to jest tak, że tylko on się uczył od ciebie i tylko ty mu pomagałeś, czy on też dawał coś tobie? No, on miał w ogóle specyficzne spojrzenie na świat, na żużel, na... Znaczy mówimy, był jako zawodnik, też żeby tak, to było jasne, bo tak brzmi, tak, jakby on nie żył, a Tomek żyje i dochodzi do... Mamy nadzieję, że w tym sensie, że byliśmy wtedy... Tak, byliście razem. Razem, tak, nie, ale oczywiście, nie? Bardzo specyficzny facet, nie, prawda? I naprawdę do rany przyłóż w pewnych momentach, ale też bardzo mocny choleryk nieraz był, nie? Praca z nim to była dla mnie wielka przyjemność i myślę, że odwrotnie też. Szanowaliśmy się i tak zostaje do dziś. Dzisiaj już ten kontakt nie jest taki, jedynie sobie dzwonimy tam na święta, życzenia składamy. Nie? A jak wyglądało, Jurku, przepraszam, że ci przerywam, ale dlatego, że czuję, że ty już zaczynasz dochodzić do tego momentu końca waszej współpracy, a jednak takim chyba w środku tego okresu, bo wy do 2012 roku byliście razem. Tak. Przez 6 lat pracowaliście tak, ze sobą. Tak. W środku tej współpracy przypadło coś, do czego chyba wszyscy razem dążyliście. Ty czujesz, że Tomek postawił sobie za wielki cel to Mistrzostwo Świata i że sięgał wtedy chyba po wszelkie możliwe, rozsądne metody, żeby ten tytuł wywalczyć. Co znaczy rozsądne, a masz na myśli nierozsądne, prawda? Znaczy rozsądne, może nie. Dostępne, możliwe, ale nie przesadzone. Na przykład chociażby twoja obecność w jego teamie, to wydaje mi się, że to był taki element, który miał mu pozwolić być jeszcze lepszym. Tak, to ja to doskonale pamiętam, bo on praktycznie... Ostatnie Grand Prix było w Toruniu, ale on już zdobył Mistrzostwo Świata w Terenzano, tak, gdzie byliśmy razem, gdzie jeszcze z Krampfem, o, dzieciaki Krampfa skaleczyły się, to przylatuje Jason, weź opatrz, bo ten chłopaki się tam przed busem gdzieś powywalali. To taka fajna atmosfera była i ja już wtedy widziałem, zresztą nie tylko, bo tam też takie było fajna rzecz, jak Tomek
tam zdobył taką ilość punktów, że już tylko praktycznie dojechał do Torunia po to, żeby świętować, prawda? I nawet pamiętam tą sytuację, jak Jason Kranf dawał mu już ten plastron numer jeden, prawda? Przekazał mu wtedy w tym... Podczas wywiadu to było. To chyba było, telewizyjnego. Tak. Zobacz, to jest ten moment, kiedy Tomek... Ja bez dźwięku puszczam ten moment, okay. Kiedy Tomek dostaje komunikat, że to już. Tak, tak, dokładnie. I ty tam jesteś z tyłu, w niebieskim polarze. Tak. Dokładnie, łysa głowa się już pojawia. Okej. Okay. No, bardzo przyjemne, miłe wspomnienia z Terenzano. Tym bardziej, że my tam pojechaliśmy... Wcześniej Tomek miał jeszcze chyba ligę i przyjechał z Gaszyńskim później, a on nam mówi, chłopaki, jedźcie sobie do Wenecji. Spaliśmy chyba wtedy w Udine. Mówi, weźcie sobie tam, zwiedzcie Wenecję, pójdźcie sobie gdzieś na jakiś obiad fajny, także mieliśmy to fajne jeszcze, że pojechaliśmy tam z mechanikami sobie Wenecję całą zwiedzić. On przyjechał wieczorem. No i... Ale mieliście taki scenariusz, że to się może wydarzyć już w tym turnieju? Że wygra? Tak. Żeby zostanie mistrzem świata. Tak. Ja już tam... dokładnie szczegółowo pamiętam, ale z tego, co tak gdzieś te myśli mi tak przebiegają, że faktycznie to był już... Koniecznie chciał tam wygrać, prawda? Bo to był on, zresztą później jak przyjechaliśmy do... Chyba on miał nogę, kontuzjowaną miał nogę, prawda? Mhm. W Toruniu i on praktycznie chyba nie dokończył nawet tak. tego Grand Prix, bo tak mocno cierpiał, prawda? I to kojarzę, że no tam chyba dwa czy trzy biegi objechał i zrezygnował, ale ta Terenzano dało mu praktycznie mistrzostwo. A jaki był Tomasz Golob przed zawodami w ogóle? On się bardzo koncentrował, bo on nie chodził ze słuchawkami, tak jak dzisiaj to jest modne. Nie. On generalnie samotnik, prawda? Oczywiście i gdzieś tam sobie lekką drzemkę robił. Albo w busie, albo gdzieś tam, jak był w Gorzowie na lidze, to się położył nawet u mnie tam na łóżku rehabilitacyjnym. Bo ty miałeś w budynku klubowym obok sali konferencyjnej, gdzie stałem puchar. Taki mały swój pokoik. Tak, ten mały pokoik taki, nie? No to zazwyczaj w busie, bo tak do mnie przychodzili chłopacy przed meczem, a on chciał zostać sam. Także temat zamknijmy. Tomasz Golob dla mnie postać niesamowita. Mhm. Ale powiedz tylko jeszcze, jak wy świętowaliście po tym tytule Mistrza Świata zdobytym w Terenzano. Tam jakaś knajpa była wynajęta, czy to już... Nie, my wracaliśmy chyba tego, nie, nic nie było, bo pamiętam, że Tomek... On chyba... Tak, był... bo to musiało być wtedy, bo innej możliwości nie było. Jechaliśmy w dwójkę Mercedesem z powrotem i on mnie do Gorzowa przywiózł. Wy dwójkę sami z mistrzem świata nowo wykreowany? Tak. Tam nie było świętowania jakoś. Bo on chyba dużą imprezę robił w Toruniu. Na pewno tak, nie? Tak, bo to tam gdzieś było za... Tylko to już było zaplanowane wszystko. No, ale tak było, tak, żeśmy wracali jeszcze tą nogę też ma na tą ciężką, to wchodziłem w fotel nisko, żeby nie widzieć, ile na godzinę jedzie, nie? No, ale to była noc, nie? Zdawałeś sobie sprawę, że Tomek zauważa w Bartoszu Zmarzliku gościa, który go przebije o kilka sufitów? Myślę, że zauważył w nim talent, prawda? Duży talent i myślę, że stąd też taka, myślę, opieka nad Bartkiem, bo wiedział, że to może być człowiek, który mnie przerośnie. I nie obawiał się tego, że on przyćmi jego legendę. W sensie, no, legendy nie przyćmi, nawet gdyby jeszcze tych tytułów z 20 zrobił Bartek, to i tak Tomasz Golob był tym, który otwierał nam tę bramę na zachód. Po tym, co on dyskutował z Bartkiem i co on przekazał Bartkowi, myślę, że nie bał się tego, nie, że był otwarty i nawet był bardziej, wydaje mi się, że szczęśliwy, że ktoś po nim teraz no, przejmuje pałeczkę, prawda? A jak się dowiedziałeś o tym strasznym wypadku Tomka na krosie, to co sobie pomyślałeś wtedy? No człowiek na początku nie chciał wierzyć, bo to też była taka sytuacja, że ja się dowiedziałem, jak byliśmy na meczu chyba ze 2-3 dni przed ligą, bo to jechaliśmy na ligę do Grudziądza, bo to było w Grudziądzu. I z Tomkiem się dzwoniliśmy, wiesz co, ja pójdę na cross, tam pojeżdżę, później się dzwonimy i pójdziemy sobie gdzieś razem na jakiś obiad. Przed meczem. Bo był mecz Grudziądz-Gorzów, Tomek Barwa Grudziądza już. No fajnie się ucieszyłem, nie? No i teraz na stadionie jak byliśmy, to tą informację dostaliśmy, prawda? Że był upadek na crossie. Do końca tak, no człowiek nie chciał wierzyć, prawda? No bo ciężko powiedzieć, że już jesteś, no powiedzmy,
człowiekiem, który nie może dużo rzeczy zrobić, prawda? Bo to jednak troszkę czasu wymaga i badania, i leczenie, może to wrócić, może nie wrócić. Także no człowiek nie wierzył w to, że może się takie coś stać. A ty próbowałeś mu jeszcze w jakiś sposób pomagać? No bo tam był bardzo gruby temat, bardzo gruba kontuzja i ty, bo to już nie jest kwestia fizjoterapii, to już nie są twoje... To jest, nie moje tematy i nawet nie próbowałem cokolwiek zrobić. On miał takiego lekarza, profesora Harat, nie? No i on jemu zaufał, także no nie podchodź, to jest guru i nie mieszaj. Jasne, ale Tomasz Golob to jest, widzę, że dla ciebie bardzo ważny rozdział w życiu i niech tak zostanie. I niech tak zostanie. Bardzo proszę, następny. Żużlos. Jerzy Buczak. Kroplówka. Skąd takie rzeczy powydajować? No czemu? No bo to są życiowe tematy. Co ty myślisz o kroplówce? Absolutnie zakazana w sporcie, jeżeli jest chyba powyżej 100 ml. Przekonał się o tym Maksym Drabik, to doskonale wiemy. Tak. I myślę, że gdyby nie powiedział o tym, to temat by ucichł, nie? Bo on niczego zakazanego nie brał, prawda? Tylko po prostu wziął tego za dużo. Za dużo. Ale mi nie chodzi teraz o Maksyma Drabika. Generalnie jest ta iniekcja dożylna, trudno powiedzieć, no nawet nie wiem, czy ona w tej chwili nie jest zakazana. Mhm. Ale w ogóle kiedyś, ja pamiętam z własnego, że tak powiem, doświadczenia, chociaż to nie jest moja sprawa, ale gdzieś tam przypadkowo, to nie było. Ja myślałem, że to w ogóle nie jest żaden problem, że żużlowcy normalnie, i to nawet nie chodziło o to, że są w gorszym stanie zdrowia, bo są chorzy na przykład albo kontuzjowani, tylko zwyczajnie, prewencyjnie sobie tę kroplówkę w dawniejszych czasach stosowali przed meczem. No, nie tylko żużlowcy, prawda? Tak, ale co w ogóle daje kroplówka? Minerały, elektrolity, troszkę węglowodanów, jakiś witamin, prawda? Czyli takie wzmocniające rzeczy, nie? Poza tych 100 ml nie wolno tego robić. Ale ja nawet nie wnikałem w to, bo się tym nie zajmuję i nawet się nie mam zamiaru zajmować. Myślę, że to jest temat taki, już. Bardziej już medyczny, bo teraz tak jeszcze, Jurku. Zamknięty. Wyjaśnijmy, jak wygląda w ogóle skład drużyny, jeśli chodzi o kadrę medyczną, bo przewraca się zawodnik na torze, na przykład w czasie meczu, coś się złego dzieje, podbiega lekarz zawodów do niego. To jest lekarz zawodów, który ma... Jakie ma zadanie w pierwszej kolejności? Stwierdzić, wstępną diagnozę postawić, prawda? No i wtedy, jeżeli jest to coś niebezpiecznego, no to wiadomo, karetka do parkingu, druga jakby taka diagnoza lekarza, zawsze jest dwóch lekarzy, no i wtedy albo do szpitala na badania już takie obrazowe, prawda, zazwyczaj rezonans, czy To mówimy przy urazach już takich, wiadomo, że gdzieś jakaś kość, tak, nie? Czyli generalnie, tak to wygląda, prawda? A w którym momencie ty wchodzisz do akcji, jeżeli jest, załóżmy, że przewrócił się zawodnik X, poturbował się, nie stracił przytomności, lekarz do niego podszedł, on rzeczywiście wstał, kuśtyka, idzie do parku maszyn, ty łapiesz z nim kontakt jeszcze na torze, czy dopiero w parku maszyn? Generalnie bywa, że wychodzę na tort, a bywa, że w parku maszyn. Wtedy, jeżeli jest to jakieś skręcenie, prawda, czy jest zbicie, to unieruchamiam tejpami, prawda, czyli jakby tak unieruchamiam ruchomość, czy w stawie skokowym, jeżeli to jest, czy w barku, stabilizuję bark. Zazwyczaj na tym polegałaby moja praca. A jak jest z tym bólem? Bo zawodnik na przykład, w którym momencie zawodnik zaczyna czuć, że zrobił sobie krzywdę po upadku? No bo jest potworna adrenalina, nie? Ale ból też występuje. Ten ból zazwyczaj jest na drugi dzień dopiero się pojawia, nie? Ale już sam widzi, prawda? To już można zdiagnozować potem. No, jeżeli bark, to już widać, że nie może ruszyć, prawda? Czyli już jest możliwość złamanego obojczyka, jest możliwość z mięśni rotatorów, któryś został uszkodzony. No i wtedy bywa, jeżeli to jest tylko bolące, ale ten zakres jest, że w miarę jest taki, to można to mu stejpować, zestabilizować. Ale generalnie to, tak jak mówię, nie powinien już wjechać. A tejpowanie ile trwa? Zależy czego. Stawu skokowego to ja już tego miliony przerobiłem i to u mnie to gdzieś tak koło minuty. Czyli zawodnik, jeżeli jedzie powtórkę bieg po biegu, to jeszcze jesteś w stanie to zrobić? Tak, jeżeli to zrobię w parkingu,
To tak, ale to rozebranie jego z tych wszystkich opancerzonych rzeczy, to wymaga trochę czasu, prawda? Mhm. Ale zazwyczaj to też czasami nadgarstek, prawda? Czy unieruchomić, czy kciuk, czy któryś z palców. Czyli generalnie taka sprawa związana z zabezpieczeniem. Możesz jechać, ale zabezpiecz to. To ja jeszcze wrócę do tej myśli, że ty, kiedy, co ty robisz, jeżeli jest bieg, załóżmy mecz ligowy, no tak, bo ty w żużlu teraz jesteś tylko ze Stalą na razie, to masz mecz ligowy, stoisz, patrzysz i nie możesz sobie chyba odpuścić, żeby, nie wiem, patrzeć w drugą stronę, bo musisz widzieć cały wyścig, co się dzieje, prawda? Tak, obserwuję to, natomiast nie podniecam się i nie szaleję, że już wybiegam, bo widzę, że no po co, skoro lekarze biegną, dwójkę lekarzy, po co ja tam będę, prawda? Oczywiście, jeżeli już widzę, że do parkingu schodzi, to wychodzę w bramę i pytam, co jest, nie? Jeżeli jest wszystko okej, jeżeli nie, weź mi tam lodu, przygotuj, schłodź, to wtedy jak najbardziej nie. A masz problem czasem z otwartością zawodników? Bo wiadomo, że mówiliśmy o tej koncentracji, o tym zaangażowaniu. Ja widzę na przykład, będąc blisko, że jeżeli jest lekarz zawodów, a jest to zawodnik gości, to on niechętnie często temu lekarzowi czy ratownikowi medycznemu udziela jakiejkolwiek informacji, wręcz go odpycha i idzie dalej. A ty jesteś jednak, to jest kwestia jakby swojego lekarza. Ale też, nie? Ale to mówisz o lekarzu naszym i cudzym, tak. I z przeciwnej drużynie zawodniku, tak? Znaczy, no jest lekarz zawodów, który jak wiadomo zawsze jest podstawiany przez gospodarza, no bo to organizator zapewnia. Chodzi mi o to dlaczego, bo kiedyś był z tym problem, kiedyś nie jeździło się ze swoim lekarzem na zawody i bywały takie sytuacje, to nie jest żadna tajemnica, że ten lekarz nie wyrażał zgody na start, jazdę naszego. Wykluczając go z zawodów, on mówi, przecież kurde, ja mogę jechać, co jest grane? No, dlatego jest teraz, to jest w ogóle tam, powinno to się jakoś unormować, ale uważam, że ze swoim lekarzem trzeba jechać. Zawodnicy na przykład też podchodzą do ciebie i chcą od ciebie tej pomocy, tak, czy na przykład czasem tak. Jest tak, nie zawracaj mi teraz głowy, bo ja muszę iść się przed... Nie, często jest tak, że jeżeli wiedzą, bo wiedzą, co ja mogę też im zrobić, prawda, to jak najbardziej nawet wołają mnie, nawet nieraz siedzę jeszcze na trybunach, bo coś, to tam czy Krzysiu, czy Krzysztof Orzeł. Coś tam tak, no, podbiega Jurek, pomóż jemu, bo chce pomocy, nie? Także no, tu jest kontakt cały czas, nie? I to, myślę, że jest to funkcja bardzo ważna. Wszystkie sprawy związane z takim doleczaniem urazowości, czy świeżych, czy starych, no to już jest sprawa fizjoterapeuty, prawda? Jeżeli jesteś na miejscu, no to jemu pomagasz, prawda? To, co na samym początku powiedziałem, jeżeli jesteś zawodnikiem przyjezdnym, no to niestety, bo leczy się u siebie tam, prawda? Może w większym komforcie, może wśród, ma na co dzień rodzinę, bo zaraz po zabiegach idzie do domu, do dzieci i tak dalej. No to się w ogóle trochę też zmieniło, bo w czasie, kiedy ty zaczynałeś w żużlu, to jeszcze trochę tych wychowanków było, czyli chłopaków, którzy bardzo na miejscu zostawali, tak, nie? Bardzo dużo. A dzisiaj masz zawodników, no kogo masz w Gorzowie? No to masz Szymka Woźniaka, który leci do siebie. Palucha, no w tej chwili tak, to sama młodzież praktycznie, no a seniorzy wszyscy i Oskar, spoza. No jest Stojanowski cały czas też tutaj, nie? Tak. Także no też, nie? No, dobra. Też to... Następny, bardzo proszę. Kurde, co my tu ciągniemy teraz? Nie wiem, co to jest. Pokaż. 1983. To jest data w tym roku, dlatego ja go wyróżniłem, bo to jest rok, w którym pojawiły się pojęcia tejpy, gąbki, podkłady. Jest to możliwe. Jest to możliwe, bo ja się w późniejszym okresie tego dowiedziałem, będąc, bo ja pracowałem też z piłką ręczną klubową w Gorzowie. Tak. I pojechaliśmy kiedyś na taki turniej objazdowy po całej Francji do Angers i tam spotkałem Wojtka Nowińskiego, już świętej pamięci, wspaniały kolega, wspaniały trener, no guru, jeżeli chodzi o piłkę ręczną. On tam całe życie praktycznie w tej Francji był. I tak żeśmy się skumplowali później, bo on został później drugim trenerem reprezentacji też u Zglinickiego. I on mi przyniósł, gościu, ja go jeszcze tak nie znałem, tam ktoś sobie coś skręcił, no i on mi przyniósł taką gąbkę. I ja na to patrzę, kurde, jak na... Nie wiem, do czego to służy. No, bandaż to nie jest, bo to się urywa, nie? Co to jest, nie? Dopiero później, jak to wszystko ruszyło, no to był podkład pod tape, bo zawsze się pod, szczególnie mężczyźni, kiedy mają gdzieś tam obłosienia, to kładzie się taką gąbkę, ciało oddycha, jest taka delikatna i na to dopiero się zakłada tape, prawda? Ale jest to możliwe, wiesz co, ja nawet w życiu bym gdzieś to wyczaił, że to 83 rok. No gdzieś wyczaiłem, nie pamiętam gdzie, no ale... No... Ja się z tym dopiero spotkałem w 2 lata później. Uh-huh. A później pamiętam w kadrze, jak był Bogdan Wenta, jako zawodnik,
to on przywoził, bo on już grał wtedy w Irun, w kraju Basków, w Hiszpanii, i on przywoził stejpy, ale sam sobie to zakładał, prawda? To też się na początku przyglądałem, no to ponad 30 lat temu było, nie? No i tak to zaciekawiło, ale później zacząłem w tym kierunku bardzo mocno iść. Zresztą przed igrzyskami w Pekinie Polski Komitet Olimpijski zaprosił twórcę też, nie? Kinezotapingu i sztywnego, prawda? No to, żeśmy mieli takich dużo aplikacji, zresztą później takie szkolenia były, cały czas coś działo, także no. A tejpy w ogóle to, bo one są w różnych kolorach występują. Nie ma to znaczenia. Nie ma znaczenia. To jest psychologiczne raczej. Ja lubię fioletowe. Założysz czarny, no to będziesz taki hard, nie? A jak założysz, że Bogdan Wenta na przykład, jak go szyję mu tam czasami, bo te aplikacje, ja już mówię o kinezotapingu, nie? Czym to się różni od zwykłej tejpy? Sztywny to jest tak jak, powiedzmy, no troszkę porównujesz, że jak do gipsu, nie? Że ten. Natomiast kinezo masz ograniczone, zależy jaką aplikację chcesz zrobić. Czy chcesz limfatyczną? Nie wnikamy, bo to się zagubimy. Boli mnie ręka. No. Czy zazwyczaj to tam, no, albo zazwyczaj się taką stabilizującą aplikację. A u żużlowców jakie się częściej stosuje? Te twarde tejpy, czy te miękkie? Jedno i drugie. A jakie części ciała najczęściej się tejpuje u żużlowców? Barki, nadgarstki, palce. Palce, tak? Tak. Nieraz tu jest tak, że no, tu jest taka kość udeczkowa, tak. To wszystko gdzieś się ściąga praktycznie, ale to jest też, no. To ale nadgarstek, barki to są podstawa. A szyja też na szyi się zderzają. Ale to jest połączenie, tak, jak się robisz. A co w ogóle dają tejpy? Zależy, jaką aplikację ciągnie. Może być tak, że one leciutko ci podniosą skórę, czy jest lepsze odżywianie, lepsze dotlenienie tkanki, która jest gdzieś tam poddana urazowi, prawda? Limfatyczne dzielisz taki kinezotejp na 5-4 takich paseczków i on też jakby ten ściąga ci ten krwiak, powiedzmy, prawda? Mhm. Czyli taka podnosi skórę troszeczkę, jest lepszy odpływ, nie? No i stabilizujące to jest, no, dokładnie podobnie duża ruchomość, nie jest to co sztywne, jest duża ruchomość stawu, ale kurczę, no masz możliwość funkcjonowania z tym i zupełnie przyzwoicie, możesz się z tym kąpać. Tak, ja kiedyś miałem tejpa, to czułem się taki... No tak przyjemnie. Czułem się jak gość po prostu. No. Ty powiedziałeś o Bogdanie Węcie, chciałem na chwilę skręcić na temat piłki ręcznej i tych wielkich, wielkich sukcesów i nie wiem, na ile ty lubisz o tym rozmawiać i na ile to jest oklepane według ciebie, ale 2009 rok. Znaczy, mi się z tym i wszystkim chyba Bogdan Wenta z tym jednym meczem kojarzy, który nie był meczem, w którym zdobyliśmy Mistrzostwo Świata, tylko awansowaliśmy do półfinału. Tak, mecz rzut siódmiaka króla Artura i tak. Tak, to... No, ja mecz Polska-Norwegia. Nie wiem, czy to oglądasz, gdzie kolega podłogę całuje, ja na nim praktycznie... A ty stoisz nad nim. To było niesamowicie. To, tam w ogóle trzy drużyny miały możliwość wejścia. Już zanim to wszystko nastąpiło, ale tam było gdzieś w granicach 3 minut, Niemcy otwierali szampany. Bo w przypadku remisu, a taki też mógł paść, Niemcy wchodzili. Te ostatnie, jak to Wenta, te 15 sekund, czy tam 14, tak. Już to nie 15. Jest, no to już tam nieistotne, bo to różnie tam bywało z tym, ale okej, to w przypadku, kiedy... I oni byli przy piłce, Norwegowie. Tak, i jeszcze bramkarza wyciągnęli z bramki, prawda? Czyli ich było jeden więcej. I w przypadku, kiedy rzuciliby bramkę, toż Norwegowie wchodzą. Niemcy mogą sobie szampany wylewać albo z rozpaczy się upić. My do domu, a myśmy w najgorszej sytuacji. I teraz ten niefortunny tam, ja wiele razy to oglądałem, przyjemnie się to oglądałem. I przechwyt, i ten siódem, kurde, rzut przez całe boisko. Na drugi dzień mówi siódem, rzuć do tej bramki. Nie trafił. Czyli tam była, ale to wiesz, to pokazuje, bo ja tylko ten cytat przywołam. Bogdan Wenta stoi i mówi 15 sekund. Dużo czasu. Tylko spokojnie, mamy dużo czasu. Nic wielkiego nie powiedział, tak. Ale w tym momencie, w tym kontekście, to zostało uznane za najlepszy tekst coachingowy i to nie tylko w sporcie, w życiu. Tak. Że to pokazuje, że nawet w beznadziejnej sytuacji, jeżeli w to wierzysz, jeżeli mówisz to w odpowiedni sposób, to się uda.
Tak. Tak to wtedy zadziałało. Jak to wyglądało z tamtej strony? Ty wiedziałeś, co się dzieje? Wiedziałeś, że on taki tekst wypuścił, który może przejść do... No, stałem przecież. No wiem, no, ale no, to wiesz. Stałem, no to no, słyszałem dokładnie, co mówi. Zresztą no, z Bogdanem też bardzo fajną relację mamy. Żeśmy z wszystkich trenerów, to ja z nim najdłużej pracowałem, 7 lat. Ale to była ta era, naprawdę taka dekada medalowa, że tak powiem. Ale to w ogóle, jak tam była dopasowana ta drużyna, te charaktery, nie? Tak. Ci, każdy był jakiś z tych... Dokładnie, przecież ta ekipa, gdzie Karol Bielecki, gdzie Szmal, gdzie bracia Jureccy, gdzie bracia Lijescy, prawda, gdzie Siódym, gdzie no, paru Kuchczyński gdzieś tam na szkole, to była ekipa taka niepowtarzalna i długo chyba takiej nie będzie. A moment tej utraty oka przez Karola Bieleckiego, jak ty z nim później o tym, rozmawiałeś z nim o tym? Jak to? To znaczy, to był przykry moment, bo to pamiętam, to był 10 czerwiec 2010 rok w Kielcach na turnieju, graliśmy z Chorwatami. Karol w obronie, Chorwat wychodził i tak no, kciuk mu wsadził w oko. Mhm. Ja byłem przy tym wypadku dokładnie, nie? No ale to, no, co, nie chcę o tym opowiadać, bo nie, to nie, nie, natychmiast nie. Karetka, natychmiast helikopter, najpierw miał do Katowic, później do Lublina, no tam już to było, no przeżywaliśmy to bardzo mocno. Ale... Cała drużyna przeżywała, nie widzieliśmy się z nim. I to jest kolejny dowód na to, jak determinacja w sporcie, obojętnie jaki to nie byłby sport, bo ja dlatego o tym mówię w podcaście żużlowym, że to też pokazuje, że wiara w to, heroiczny wysiłek i chyba takie wsparcie tych bliskich ludzi dookoła potrafi zdziałać cuda, nie? Oczywiście, jak można po... Później tam rozmawiałem na temat rehabilitacji Karola, bo to jest zupełnie inne spojrzenie, kiedy masz jedno oko, inna perspektywa, inny kąt, prawda? Ale to już temat jest zupełnie odmienny. Mhm. Natomiast jak można 3 miesiące po utracie oka, gdzie trzeba tą rehabilitację przeprowadzić, bo to przecież masz inne spojrzenie, prawda? Wejść na parking i być jednym z najlepszych zawodników po 3 miesiącach. Na parkiet. Mhm. No i być jednym z najlepszych zawodników dalej, nie? Także on sobie z tym poradził. Zresztą to jest bardzo, no to jest super człowiek. To były piękne momenty piłki ręcznej, ale mówię, ja w ogóle się piłką ręczną nie interesuję, ale te nazwiska wszystkie, które tutaj rzuciłeś przed chwilą, tamtej kadry, chyba każdy zna. No, to był taki czas, ekipa, nie? Gdzie no przed telewizorami wszyscy śledzili, nie? No ale były medale, prawda? Mieliśmy, tak. Za Bogdana Wenty zdobyliśmy 2 medale. I później jeszcze w 2007 to Wicemistrzostwo Świata zdobyliśmy i później w 2009 roku w Chorwacji, tak. Brązowy medal Mistrzostw Świata zdobyliśmy, a 3 medal zdobyliśmy już w Katarze z trenerem Biglerem. W 2015 roku to był brąz. No i to te medale mam, bo w piłce ręcznej jest tak, że dostają zawodnicy plus sztab. Wszyscy medale. Mam wyeksponowane w gablotach, elegancko oprawione to w domu. Mam te Wicemistrzostwo Świata, to ten medal jest z kryształu taki, nie? Pamiętam, jak przyleciał jeszcze prezydent Kaczyński i wręczał medale sam z przedstawicielem IHF-u, jak Karol Bielecki wtedy mówi, nie, ja od prezydenta chcę medal, nie od pana, tylko od prezydenta, to co? Aha, że mu on przysłał nam samolot, na drugi mówi, prezydent mówi, że musi wracać, ale na drugi dzień przyśle nam ten samolot. Samolot, którego już nie ma. Tu polewa. Tego właśnie dokładnie. Jak my później tam, no wiadomo, to była impreza, nie? No, to po wicemistrzostwo, no to fajna zawsze kolacyjka, no jakaś impreza fajna i na drugi dzień wracaliśmy tym samolotem. A to był ten konkretny egzemplarz? Ten bo tam były chyba 2. Z salonką prezydenta, z skóry takie, pamiętam, były kremowe, tu były godło państwowe, prawda? Nawet mieliśmy możliwość posiedzieć w kabinie pilota. Kurde, to jak to wszystko się później wydarzyło z tym Smoleńskim, to tak. Ty musiałeś mieć niezłe ciary. Ten samolot, co nam się rzucił, że na przykład jak lecisz samolotem i patrzysz na boki, to nie widzisz horyzontu, prawda? Czyli widzisz o tam daleko. Natomiast jak siedzisz z przodu w kabinie pilota, a on miał jeszcze jakieś takie silniki, że on jeszcze jakby, zazwyczaj jest taka wysokość przelotowa 10 tysięcy, nie? Tak. A on jeszcze jakby miał ze 2000 wyżej. I na tej wysokości, jak spojrzałeś przez okno z przodu, to widziałeś, że na końcu ziemia się łamie, prawda? Czyli ten horyzont się, czego nie zauważysz, patrząc w bok. Natomiast z przodu przez okno już to mogłeś zauważyć. Czyli wy w trakcie lotu w tym Tupolewie siedzieliście w kabinie. Tak, też. Tak. Każdy sobie po minucie tam mógł usiąść sobie. Czyli też się musiały wasze głosy nagrywać.
No tak. Jurku, to są historie, które są naprawdę kapitalne. Czy twoim zdaniem jakieś cechy Bogdana Wenty, który przedstawiany był całemu światu jako gość z wielkimi jajami i z ogromną charyzmą, mają jacyś trenerzy żużlowi takie cechy? Albo czy przydałyby się takie cechy żużlowym trenerom, jak on miał? Nie lubię na ten temat rozmawiać, bo często mnie pytają, ja praktycznie 13 trenera przechodzę w piłce ręcznej, nie? I często mnie za to, unikam tego tematu i uciekam jak najdalej. Każdy trener ma, jest inny. I, bo często pytają, a który był lepszy, a ten dlaczego tak, a ten co? Każdy jest inny i trenera rozlicza wynik, prawda? A czy ty jesteś typem, powiedzmy, takiego spokoju zewnętrznego, czy jesteś cholerykiem, to już indywidualna sprawa. Tylko ty mówisz o porównaniu trenerów piłki ręcznej do trenerów piłki ale ręcznej. Ale tu ja na przykład pracuję ze Staszkiem i pracowałem z Kadrze też z Cieślakiem, nie? A, z Markiem. Z Markiem, tak, no. Jak najbardziej. Nie? Bardzo miło wspominam ten okres, nie? Też, nie? Także no, nie chcę się wypowiadać no, na temat, bo mówię, każdy trener uważam, szacunek był zawsze do każdego trenera, każdego podziwiałem, każdy miał swój warsztat pracy, a wynik zawsze rozlicza. Ale różnica na przykład, czyli w Żużlu tak, Cieślak, Chomski, Czernicki? Czernicki. I wszyscy na C. Kto jeszcze? No, tak, no myślę, że no z tymi. No. Ale oni, na przykład między nimi są duże różnice jakieś? Dostrzegałeś? Ale w sensie jakim? No w sensie pracy. No. Komunikacji na przykład, komunikacji z zawodnikami. Tak, ale zamknijmy to. Dobra. Zamknijmy temat. Ale no, nie lubię właśnie wypowiadać jej zawsze tak. Ale ja rozumiem, szanuję, przecież ja nie mam pretensji. No rozmawiamy sobie. Jedziemy dalej. Proszę bardzo. Co tam mamy? Alkohol. Alkohol. No, ty akurat te czasy, kiedy się za kołnierz nie wylewało na bankietach, czyli czasy Piotrka Śwista, no tam Sławka Dudka, bo my to w podcastach, z podcastów to wiemy, ja rozmawiając, a nasi słuchacze słuchając, to, no, to te czasy gdzieś tam lat 80., 90., gdzie były naprawdę grube imprezy, Tony Rickardson po każdym meczu siedział z piwem i to nie było pod pić, że on tam dostał jakieś bezalkoholowe, tylko sobie po prostu lubił wypić piwo. To samo Hans Nielsen, to samo inni obcokrajowcy, to nie było jakieś tabu wtedy wielkie. Dzisiaj jest zupełnie inaczej, ale jeżeli, jak ty patrzysz na alkohol, jeżeli chodzi o używanie go dzisiaj przez żużlowców? Nie spotkałem, żeby tak żużlowcy gdzieś, no 10 razy po jakichś tam meczach, gdzieś zakończenia ligi, żeby no było no, tego alkoholu nadmiar, prawda? Myślę, że są już w tej chwili tak zawodnicy rozsądni, że wiedzą, czym to grozi, że no, skoro tyle włożyli w przygotowanie wysiłku, to nie chcą to niwelować. Oczywiście, każdy, no ja byłem dwa razy na Igrzyskach Olimpijskich, no to Igrzyska Olimpijskie, jak się kończą, to jest jedna wielka upijawa. Uczta. To jest wielka uczta. No ale teraz zrozum Jacek tak, że przygotowujesz się pół roku do tych Igrzysk, praktycznie nie masz życia rodzinnego, cały czas w reżimie, gdzie nie możesz piwa wypić, prawda? I teraz kończy się wszystko, czy szczęśliwie, czy nieszczęśliwie, no i wtedy jest to jakby rozładowanie i to jest, uważam, że to jest konieczne i potrzebne. Oczywiście też z umiarem, prawda? Tak. No ale wiadomo, ale, że... Ale ten alkohol jest wtedy ten... A jakie ma znaczenie? Bo wiesz co, ja na przykład pytałem Patryka Dudka, jak wygląda wyjazd z noclegiem przed zawodami gdzieś do innego miasta? No to on mówi, że lubią sobie, nawet jak w Zielonej Górze, jak on jeździł, to lubi sobie gdzieś tam pójść na spacer, jak już tam wszystko ogarnięte, sprzęt wiadomo, w busie zapakowany, przed wieczorem czy wieczorem przejść się i sobie jakąś tam lampkę wina czy nawet jakieś piwo. I to jest to, co mówię, alkohol jest dla ludzi, prawda? I wypicie piwa sobie nawet dzień przed zawodami gdzieś, to nic ci się nie stanie. A nadmiar co powoduje? Generalnie zaburzasz cały swój rytm, to co przygotowałeś w sensie wydolności, zaburzasz, prawda? On się automatycznie obniża poziom wydolności, koncentracja, prawda? No i wiadomo, że wtedy wynik gorszy, nie? Ale świadomość, tak jak mówisz, jest, zresztą dzisiaj widać po zawodnikach, nie? To są szczupli. Tak, dbają bardzo, naprawdę. To już nie jest to, co kiedyś, prawda? Ja pamiętam jeszcze Krampfa z czasów, kiedy tam mam takie zdjęcie na łóżku, to jak leży. Teraz był na Grand Prix,
jak było w Gorzowie, jak zobaczył to zdjęcie, to no Jezus, grubaszek był po prostu. Tak, on był misiu duży. Taki tak, był, nie? No. A teraz jak wszedł, no to szczuplasek taki, nie? A ty z Rickardsonem też pracowałeś? Z Tonem? Nie, ale z Nielsenem. Z Hansem. Z Nielsenem, jak przyszedłem do Piły, no to Hans Nielsen był wtedy w Pile. No to tak, bardzo fajny facet, uważam go za ten, no tak, nie dziwię się, że mówią na niego profesor. Prawda? Ale on był otwarty na współpracę z tobą? Tak, tak. I robiliśmy takie rozgrzewki, to nawet przyszedł, przepraszał, że on butów zapomniał, czy on może w skarpetach na sali być. Bo tam obok była taka sala, jak tam siatkarki nafty chyba. Piła tak, grały. Dokładnie, dokładnie. Tam rozgrzewki sobie takie robiliśmy. Zawsze pierwsze, nie? I on dawał jakby taki przykład do, naprawdę, dla innych tych młodych, którzy no gdzieś tam różnie na to spoglądali, nie? Pamiętam też do Zielonej Góry, jak pojechaliśmy, tam rozgrzewkę zrobiliśmy w lesie. Pierwszy bieg tu, jako pierwszy, to wszyscy już, bo to guru, nie? Tak, ale to była wtedy nowość takie rozgrzewki, nie? Bo ty tak, wprowadzałeś tak. Coś, czego nie było wcześniej. No, mówię, od 97 roku to regularnie, żeśmy to wprowadzali. Tak. Takie formy zabawowe, troszkę właśnie pracy tak nad stabilizacją. Ale to w Pile był Hans Nielsen, tam wtedy jeszcze był... Walczak był. Waldek Walczak. Dobrucki był. Rafał. Kowalski był. Rafał Kowalski. Okoniewski. Rafał Okoniewski. Jarek Olszewski też jeszcze już wtedy był? Czy już go nie było? Olszewski. Ostatnio podcast nagrywaliśmy z Olszakiem. Nie, Jarka znam, ale nie wiem, czy on już nie był, czy później przyszedł. Jacek Golob? Nie było go. Sławek Drabik? Drabika nie widziałem, ale nie, nie. Mariusz Franków, Krzysztof? Franków, tak. Był. Tak. Mariusz Franków. On to był rozbójnik niezły tak, na torze. Tak, no. Frankowa to kojarzę. Krzysiu Kowalski, Pecyna? Krzysiu Pecyna też był. W tym czasie był, dokładnie. A jak ty wspominasz w ogóle wtedy Polonię Piła tamtą? Bo tam przecież przyjeżdżali, użyję tego słowa z premedytacją, dygnitarze. Tam przyjeżdżali baronowie. No, Aleksander Kwaśniewski, tak. Marek Borowski. Borowski, tak. Paru innych jeszcze tam. No. Tam kipiało. Tam był klimat, naprawdę był super klimat w tej Pile, nie? Na Żurzel. I to taka, no wiadomo, jak małe miasteczko, nic nie ma i nagle się no, pojawia no, Żurzel, który no, robi jakąś furorę. Tam, tak, nie? I tam był wtedy Ludwik, czy tam był Philips jeszcze wtedy? Philips. Żarówki dostawałeś? Nie. Nie. Nie, nie. Ja pamiętam ale tam też historie, które z trudem, bo to już nie mógł mówić, ale żona Krzysztofa Hołyńskiego opowiadała, jak to Krzysiu Hołyński na spikerkę do Piły latał. Między innymi z tego powodu, że tam był prezydent Kwaśniewski i inni politycy. To była taka historia z Krzysiem Hołyńskim, że on miał tego samego dnia prowadzić zawody w Gorzowie i tego samego dnia koniecznie musiał być w Pile. I tak były godziny tak. Poustawiane, że skończył tutaj mówić na murawie w Gorzowie, zawieźli go do Różanek pod Gorzowem na lotnisko, helikopterem go przetransportowali do Piły, pełny stadion, helikopter siada na środku, wysiada Krzysztof Hołyński, dostaje mikrofon, jedzie drugi mecz. Takie historie. Dobra. Czyli te... Jaki mieliśmy żużlo w ogóle teraz, bo ja się już zgubiłem. Aha, alkohol teraz był. Alkohol był, tak. Dobra, proszę bardzo. Zimne dłonie. Zimne dłonie, tak. Przypadłość żużlowca, zgodzisz się? Tak. To jest związane z unerwieniem gdzieś tam, z odcinkiem szyjnym kręgosłupa zazwyczaj. Zazwyczaj jest to, kiedy... Bo to się spotkałem i często jest to, nie? Jest wibracja. Drgania. Jest jakby, no... Wszystko praktycznie idące od kręgosłupa szyjnego, prawda? Czyli to z tego się bierze? Też może tak. Od kręgosłupa może się brać, ale też, no, ta ciągle jakby niedokrwienie poprzez taką izometrię, napięcie mięśnia, prawda? Niedokrwienie. I to jest częsta przypadłość u nich, nie? Bartosz Zmarzlik, w ogóle jak tutaj siedział na twoim miejscu, zwróciłem uwagę, że on ma duże dłonie. I on wtedy powiedział, że to po dziadku, ale z drugiej strony motocykliści, w sensie na przykład na krosie, te dłonie się powiększają. To jest możliwe? No, myślę, że wzmacniasz cały aparat więzadłowy, to wszystko na pewno się rozbudowują i te mięśnie krótkie no, też powodują, że gdzieś no, te dłonie są mocniejsze, prawda? Bo masa mięśniowa gdzieś tu no, w nadgarstkie, te mięśnie długie, prostowniki, zginacze, to wszystko jest jakby obudowywane i ta no, dłoń mimo woli jest, nie? Należy temu zapobiegać, czy nie? W sensie zapobiegać. Czy da się temu jakoś zapobiec? Myślę, że poprzez ruch, prawda? Jakieś okłady cieplne, czy tam dużo właśnie takich ćwiczeń na mięśnie krótkie, glistowate, na
myślę, że dużo ciepła wtedy, nie? Rękawiczki są też takie termiczne, specjalne? Takie, tak, dokładnie. Mhm. Nie? Czy gdzieś jak już jesteś w sanatorium, to jakieś właśnie fango, błota, borowiny, coś takiego. No, to tak mówimy o takich cywilnych bardziej potrzebach, bo sportowcy nie mają czasu na to. Można sobie takie, no, generalnie. Oni często w rękawiczkach chodzą, nie? To prawda. No i też sinienie palców. No, ale to jest wprost konsekwencja tego, o czym rozmawiamy. Proszę bardzo. Jason Crump. Temat zaczęliśmy Jasona Crumpa, już tak trochę, bo ty właśnie, to było tak, że Jason Crump przyjeżdżał do Gorzowa i z automatu szedł do ciebie? No, czy z automatu, czy nie z automatu, przychodził do mnie zawsze, prawda? Mhm. Tak samo jak Hans Nielsen, jak byliśmy w Pile, to pierwsze jego kroki to nie gdzie motory, tylko czy już jest Jurek, nie? No. U Jasona fajny facet też, powiem ci, że jest fajny facet, byliśmy u niego w domu w Peterborough, ale to tylko z racji tego, że pojechaliśmy z Okonieskim, ze Stasiem Chomskim i z Mariuszem Okonieskim, z ojcem. Na mistrzostwa świata juniorów. Na juniorów, mhm. Tak, i tam chyba Rafał trzecie miejsce zajął. Kujawa wtedy wygrał chyba to, nie? To był 2001 rok. Kujawa. Mówię, Kujawa. No i tam poznaliśmy, zrobił nawet grilla nam na tym w ogródku, pozwolił tam motory czyścić, umyć Rafałowi. Także taki, no, sympatycznie. A Jason miał jakieś takie swoje, bo tak jak mówisz, Tomek Golob lubił zawsze taki lekki masaż przed zawodami. Tak. A Jason też miał jakąś taką... Normalny. To jest normalny generalnie, mhm. Taki, nie? Ale zawsze te plecy, barki, szyja były ruszone, prawda? Bo Jason miał trochę takich upadków i... Tak, dużo cierpiał. On dużo też miał takich problemów z nadgarstkiem, z łokciem, ale z nadgarstkiem przede wszystkim. A to były takie przewlekłe, czy to były... To były ciągnące się długi okres czasu. I to gdzieś go tam wykluczały, on z tym bólem jeździł. No. To są tematy medyczne, o których nie powinno się wspominać, co on miał, prawda? Rozumiem, no tak, no, no bo to jest taka trochę jak spowiedź, nie? Tak, to nie. Mhm. Natomiast miał problemy, miał z nadgarstkiem przez długi, długi czas, nie? Mhm. Natomiast fajnie, jak to, co wspomniałem, taki, no, jego partnerka, czy żona też, nie? Melody? No, byliśmy... Terenzano. Aha, mówisz o Grand Prix, jak Tomek został mistrzem świata. Z tą partnerką, te dzieciaczki jego zaczęły grać, żeśmy tam w trójkę zaczęli grać, ja z tymi dzieciaczkami, później się ta jego partnerka przyłączyła, nie? Później pamiętam, że on się, ten mały, któryś dziecko się chyba wrócił, coś tam, no, kolano skaleczył, że przyszedł, tak. No to tak, takie przyjemne, że tam, no, gdzieś mu pomogłem, to później, no, podziękował, tak, zaprosił na kawę, takie przyjemne to były, nie? Te momenty. Czyli rzeczywiście normalny facet. A na ile... Jurku, ty byłeś, nie wiem, czy to kiedyś powiedziano, czy nie powiedziano, ale mi się kiedyś obiło o uszy, że dużym atutem klubu z Gorzowa było to, że był Jerzy Buczak i że zawodnicy, dzięki temu, że ty byłeś, mówili, tu jest fajna opieka, i to był taki bonus do kontraktu. No, a to jest miłe, naprawdę. Tak było. Tak, no to... Bo z takich innych, nie chcę mówić konkurencyjnych, ale klubów, w których była podobna opieka w tych latach, na przełomie lat 90. i 2000, to był jakiś taki klub? Ty mówiłeś o Wrocławiu, wspomniałeś, że tam też mówiono. No, tam chyba nawet, tak obiło mi się o uszy, że później Wrocław miał też fizjoterapeutę, który gdzieś tam, no zaczęło to się tam ładnie układać. Mm-hmm. Ale tak jestem, uważam, i to już któryś raz powtarzam, że prekursorem fizjoterapii w żużlu to myślę, że no, jest moja nieskromna osoba. Tak. Stasia zasługa, bo Stasiu to wprowadził, ale uważam, że obserwując, jeżdżąc w tym czasie w koniec 90. lat, że byłem jedyną osobą wtedy jako taki fizjoterapeuta, to w ogóle spoglądali na, no bo to, po co ta osoba, nie? No właśnie. A często jest tak, że no, w takich przypadkach to nawet on więcej przydatny jest jak lekarz na zawodach, prawda? No tak, no bo lekarz przychodzi do ciebie, tak, kiedy coś się stało. Tak, kiedy złamiesz, kiedy trzeba coś zeszyć, kiedy tam, no, się dzieje takie, no, coś poważnego, ale te wszystkie sprawy, czy masażu, czy unieruchomienia, czy właśnie stejpowania, czy jakiejś tam fizykoterapii, czy jakiegoś wspomagania odżywkowego, no to wszystko leży w kwestii fizjoterapeuty, prawda? Tak, a odżywkowanie polega na czym? Bo to jest tak, że ty przygotowujesz, ja pamiętam, były takie zdjęcia, kiedy ty tam masz tak, jak pani na stołówce przygotowujesz tam cały zestaw. Co tam jest w tych bidonach, co tam w tych kubkach jest? Są to generalnie izotoniki, nie? Napoje izotoniczne, gdzie jest trochę węglowodanów, gdzie jest trochę witamin, gdzie jest minerałów, prawda? Czyli to, co daje kroplówka na przykład.
no, tylko w innej skali. Myślę, że no, nie wiem, co daje, bo nie, no nie, nie wiem, jakie są skład, nie? Żartuję, ale generalnie tutaj jest, no, że bardzo dużo izotoniku my bardzo dużo używamy w piłce ręcznej, bo na każdy trening ja przygotowuję, nie? Dla każdego zawodnika izotonik, prawda? Czyli ten, żeby się nie odwodnił, bo też tam, no, to jest kwestia, czy ty chcesz hipotonik, izotonik, czy hipertonik, nie? Hiper to jest oczywiście obciążać, ale generalnie izotonik od hipotoniku się troszkę różni, prawda? No ale to już też tak. nie chcę wnikać. Proszę bardzo. Bartosz Zmarzlik. Bartosz Zmarzlik. Ty z Bartoszem Zmarzlikiem pracowałeś? Tak. Od bardzo dawno. Od małego. Ja mam takie w gabinecie zdjęcie. Ja siedzę na motorze. Oni mi to dali. O ramce rodziny. W ramce jest. Ja na motorze siedzę. Bartek jest taki niziutki, a Paweł jest taki. Tak. I przy tym motorze stoimy. Brat, nie? Takie nie bardzo. Bartkowi też pomagałem, bo miał tam problemy też po urazach, tak w tych młodzieżniczych latach, to też mu pomagałem, no. No i też fajnie, no, mu kładała też taka, nie, współpraca. Także no też jakiś kontakt z Bartkiem był i myślę, że sympatycznie to wszystko wyglądało. I rzeczywiście Bartek jest aż tak bardzo zdeterminowany, zorientowany, że on poza żużlem nie ma życia? Uważam, że tak, że to jest człowiek, który tak, jakbym powiedział, jak powiedziałem o Golobie, 24 godziny na dobę myśli o tym, jak być lepszym, ale w sporcie żużlowym tak myślę, że przełożyłbym to samo na Bartka Zmarzlika. A znasz innego żużlowca, który ma lepsze parametry jako człowiek, złożony z mięśni, ze wszystkich tkanek? Jest ktoś lepiej skrojony pod żużel niż Bartosz Zmarzlik? Oni są wszyscy podobni teraz, prawda? Oni się nadają i do skoków narciarskich, i do żużla, bo wszyscy są jakby, masz 175 wzrostu i nie ważysz 60 kg, nie? No to myślę, że Bartek się rozbudował troszkę, tak? W sensie takim, troszkę muszkulatury złapał, ale jest dalej szczupły. Na pewno dba o siebie. Na pewno ma trenera przygotowania motorycznego, z którym pracuje też. No i tam w ogóle taki, no, team zamknięty trochę, prawda? Wszyscy są... To jest plus czy minus, że jest zamknięty? Bo niektórzy... Myślę, że jeżeli się sprawdza, to jak najbardziej tak. Każdy indywidualnie. Tam. Kiedyś nawet dyskusja była, nie? Że tu nie powinien tata być, że to... Tam. No! Jeżeli się sprawdza, to jak najbardziej uważam, że tak powinno być. Wynik tak, idzie w świat. Tak, wynik idzie w świat. Zrobił sobie taką atmosferę i no, dba o siebie. Pamiętam taką dyskusję na temat tego, co robi Bartek, no bo on publikuje też u siebie na przykład bardzo często filmy, gdzie jedzie rowerem. On w te rowery mocno poszedł, ale słyszałem taką teorię, znaczy, mi nie chodzi o to, żeby, wiesz, brać pod uwagę ludzi, którzy chcą się wybić, bo coś wymyślą. Mhm. Ale ktoś powiedział taką ciekawą rzecz, że przez tą jazdę na rowerze, jemu już łydka tak urosła, że ma większą niż udo. I czy to źle, czy dobrze? No, ja już nie mówię o kim, ale są tacy żużlowcy, którzy mają kolano grubsze od uda. No tak. Czyli... No, znaczy, na pewno nie. No, kolarstwo tą łydkę rozbudowuje. Nie? Ale powiedz, Jurku, jak widzisz Bartka Zmarzlika na motocyklu, który tak naprawdę, no bo to jest jego fenomen, że on oprócz wielu innych tam czynników, nie chce się nad tym, wiesz, jakoś rozwodzić specjalnie, ani się bardzo zachwycać, ale rzeczą wyjątkową jest na pewno to, jak jego ciało zachowuje się na motocyklu. Czy uważasz, że on ma przewagę w sensie motorycznym nad innymi zawodnikami? Tak. Myślę, że to czuć właśnie głębokie ma bardzo dobrze rozwinięte i ten balans na motorze ma, no, niesamowity, nie? Ile on, ktoś inny to by się trzy razy wywrócił, prawda? A on jednak poprzez tą równowagę zachowania, to co mówiliśmy, prawda? Tak. Komponenty bez wzroku, przewodzenia impulsów, ma tak to wyćwiczone, ale to też już myślę, że wrodzonych ma. Tak, a właśnie miałem pytać, czy to jest wyćwiczone, myślę, czy wrodzone? Jedno i drugie. Myślę, że on też nad tym pracuje, ale myślę, że on od dziecka, był taki, prawda, że on się tam mało kiedy wywracał, a jak się wrócił, no to wstawał i dalej jechał. Myślę, że jedno i drugie. Prawda? A na ile, jak duże znaczenie mogło mieć to, że on tak naprawdę rozpoczynał w ogóle jakąkolwiek przygodę z motocyklami, właściwie jeszcze nie chodził, a już jeździł? To może mieć znaczenie? No tak, no a ten jego syn teraz, Antoś. No to też już, kurde, widać, że w genach ma po ojcu dużo takich cech, które, no, prawdopodobnie spowodują, że będzie, no, jeździł nam, jak czas pokaże. Ale to już widać, że ktoś inny, no to raz, że rodzice by, co ty robisz z dwuletnim dzieckiem, jak nie wolno ci, bo to zabije się ten, a ten chłopak aż się garnie ponoć, nie? Jest tam, jak mówi tam nieraz, nie, Bartek, że no, garnie się do
tego, żeby... Pytanie, jak będzie z drugim synem, z Frankiem, który się urodził bardzo niedawno. Nie wiadomo właśnie jak drugi. Może będzie zupełnie odmienny i będzie... No, malarzem. Malarzem będzie. No. Dobrze, czyli... Ale zobacz, Jurku, wszedłeś w ten żużel. Zobacz, jakich ty masz tutaj tuzów, nie? Golob, Zmarzlik. To są, kurde, ludzie, którzy tworzą historię tego żużla, nie? Tak, tak. To dla ciebie chyba fajne. No, na pewno... Człowiek nieraz się nawet nie zdawał sprawy. Kurczę, no faktycznie, no 70 lat przeszło, ale ile w tym czasie człowiek tak, no, zobaczył świata, bo to się również, my mówimy o zawodnikach, o sytuacjach takich meczowych, ale ile to jest takich rzeczy dodatkowych, jak poznanie świata, prawda? Bo ja jestem z tych ludzi, gdzie nie tylko hala, hotel, ale w wolnych chwilach potrafię wyjść na miasto, gdzieś tam, gdzie jesteśmy, gdzieś za granicą, coś zobaczyć, taki element poznawczy, prawda? Mhm. To jest też duży plus właśnie praca w sporcie, nie? Nie każdy to, bo niektórzy są tacy zawodnicy, że unikają, tylko chcą hala, hotel. To taki hotel, Bartek Zmarzlik na przykład, nie? No, nie znam Bartka pod tym kątem. On mówił o tym, że on tam się nie interesuje. Ale za bardzo zabytki, nie. Kiedyś pojechaliśmy, to też byliśmy ze Staszkiem, to były, wygrał wtedy Mistrzostwo Świata Zombik, jako junior. Karol, IMSJ, no. Tak, i to było też... Nie wiem, czy to w Terenzano też nie było. Chyba w Terenzano, bo też tam, jak mówisz, Udine, też tam spaliśmy. I teraz Mirek, tam, ten nasz kierowca, mówi, no ja znam Wenecję, bo to jest niedaleko już w sumie dla mnie. I zabiorę ten, no to ci chłopacy nie bardzo, no ale tam Stachu namówił, że pojedziemy, zwiedzimy Wenecję, fajnie, nie widzieliście nigdy. To ich sprowadzało się tylko, gdzie tu jest McDonald's i coś, może jakąś pizzę zjeść, nie? Jak zajechaliśmy tam. Czyli takie spojrzenie też, no... Wiesz, bo w ogóle żużel ma jedną fantastyczną cechę dla kibiców też. O tym się bardzo mało mówi. Znaczy, każdy to wie, ale nikt tego nie definiuje, że dzięki żużlowi bardzo dużo ludzi poznaje geografię Polski, oczywiście, Europy, świata. Oczywiście, że tak, nie? No, bardzo wielu sobie zakłada taki cel, zwiedzę wszystkie stadiony żużlowe. Robią sobie zdjęcia, tworzą katalogi jakieś, tworzą jakieś albumy. To jest fajne. Jurku, bardzo proszę. Odcięcie. Dlaczego utrata przytomności po upadku jest tak niebezpieczna? Tracisz świadomość i nie masz kontroli. Tomek Goloch też miał taką sytuację w Toruniu, kiedy wstrząs mózgu miał, ale on chciał dalej jechać, prawda? I taka sytuacja była, że może nieraz nie jesteś świadomy, możesz sobie dużo kłopotów narobić i po prostu no, jest zaburzenie w pracy mózgu i to przynajmniej ładnych parę dni należałoby odpocząć przed. To nie jest tak, że to już bardziej tak lekarz powinien się zająć. Tak, ale to na co brać poprawkę? No bo ty masz świadomość tego, ale wiesz, jest adrenalina, masz 20 tysięcy kibiców, masz mecz, tempo, zielone światło, bursztynowe, wiesz, sędzia, pogania, telewizja, a zawodnik mówi, chce jechać, a ty jesteś jedynym, który mówi nie. No i taka sytuacja, to znaczy ja nie byłem tam jedyny, bo był lekarz, prawda, i lekarz to zabronił, ale Tomek, masz rację, Tomek chciał jechać, a dostał zakaz. To było w Toruniu na Grand Prix. Stracił przytomność i po upadku i chciał następny bieg jechać. Ale no, badania lekarza spowodowały, że niestety Tomek, ale nie. No. A medycznie jak długo powinien zawodnik jeszcze odtajeć? To zależy od siły tego chyba, nie? Tak, od zakresu, prawda, tego uszkodzenia. No, na pewno spory okres czasu powinien odpocząć. To następne. Właśnie o to mi chodziło, żeby to wyjaśnić raz, a dobrze. Życie po karierze. Życie po karierze jest trudne, bo wyglądają starzej od rówieśników, zwłaszcza ci starsi zawodnicy, nie? Myślę, że zmierzamy do tego, że kiedyś to życie po karierze było trudniejsze jak teraz, prawda? Teraz są już inne pieniądze były, prawda? Gdzieś te pieniądze wtedy nie były jakoś tak, no, wydaje mi się, rozsądnie lokowane, gdzie to wszystko gdzieś tam przepadało, prawda? Wiązało się z tym różne, no, takie, no, stresowe nieraz i drastyczne sytuacje życiowe. Natomiast teraz jest tak, że oni potrafią zadbać o siebie, nie? Dbają o siebie, inwestują pieniądze, które zarabiają. Ci dobrzy zawodnicy bardzo dobre pieniądze zarabiają. Ten czub przynajmniej znanych nazwisk ma zapewnioną przyszłość. Ale mimo wszystko wielu zawodników dzisiaj mówi, no ja kiedy jeździłem na żużlu, w ogóle nie myślałem o emeryturze, nie myślałem o tym, jak to będzie. Dzisiaj którego zawodnika starszego nie zapytasz, czy nawet Bartek Zmarzlik, który przecież jest dopiero, ta kariera się jeszcze rozwija, ale on mówi, ja już nigdy nie będę sprawnym człowiekiem, już mam stały uszczerbek na zdrowiu. No często jest tak. To
Też już wspominałem o tym, że te wszystkie niedoleczone kontuzje wychodzą po latach, prawda? I masz uraz jakiś, no i to jest niedoleczony, jeszcze jak tam jest pół biedy, jeżeli jest łagodniejszy, ale jeżeli jest coś poważnego, no to się odbije po latach dopiero, prawda? Czyli te wszystkie stany takie, że spadnie deszcz, to cię zacznie coś boleć tak, w tak kościach, tak. Nie, prawda? Coś tam zacznie cię szczykać, bo no jest zmiana pogody, zmiana ciśnienia. To wszystko się będzie odbijało, prawda? Na niedoleczonych kontuzjach. Bardzo proszę, następny. Trochę przyspieszyliśmy. Równowaga. Myślę, że ta równowaga jest związana z tą propriocepcją. Tak. Także czyli tutaj można, no, jest obowiązkowa, obowiązkowy jest trening dla mnie propriocepcji. Zachowanie równowagi, no, balans na motorze, prawda, to jest... No bo żużel to jest dyscyplina, która wymaga no, pełnej koncentracji i ćwiczeń i zachwianą równowagą, balansem na piłkach, to wszystko się ćwiczy, tak, nie? Tak, dokładnie to, co mówiliśmy. Klęczenie na piłkach, te wszystkie nasze bosu, ćwiczenia ułożone pod kątem dyscypliny sportowej. W piłce ręcznej też można mnóstwo takich ćwiczeń ułożyć. W wioślarstwie to samo się. Gdzieś tam balans, nie? Przecież łódź wioślarska jest tak chybnąca i tak wywrotna, że no musisz tam utrzymać całą kontrolę nad tym, nie? W piłce ręcznej to samo, nie? Także to jest temat bardzo ważny. Równowaga, propriocepcja, sensomotoryka jest bardzo istotna dla sportu motorowych. Dla sportów motorowych, dobrze. Obozy. Obozy przygotowawcze, bo tak naprawdę one niczego nie zmieniają w przygotowaniach do sezonu, bo to jest tydzień, góra, dwa tygodnie razem. Nawet nie. To się kwestia, my to zawsze powtarzaliśmy ze Staszkiem, że to jest taka integracja zespołu, na której nasza rola jest pokazanie czegoś, co mogliby wprowadzić do swojego programu tam przygotowawczego. Indywidualnego, tak, przygotowawczego. Co mogliby podpowiedzieć swoim trenerom przygotowania motorycznego. O, tu widzieliśmy jeszcze to i to by było fajne, prawda? Mhm. To nie jest to, że my jedziemy na obóz, bierzemy tam sprzęt i ty już będziesz przez ten obóz wzmacniał sobie siłę, gdzieś tam motorykę. Nie, to jest po prostu obóz integracyjny, na którym oczywiście prowadzimy jakieś zajęcia, ale one mają za zadanie właśnie jakby tak ukierunkować na pewne rzeczy, które mogą sobie jeszcze gdzieś wprowadzić. Ty im pokazujesz po to, żeby oni tak, to stosowali u siebie tak, w życiu. Tak, oczywiście. Aha. I to może, bo przecież no, każdy z nich ma trenera przygotowania motorycznego, ale zawsze no, jeżeli coś wyłapią z tego, co pokażę, no to i ja się cieszę i oni się też, no bo coś nowego może być, nie? Ale to nie jest, Jurku, tak, że takie obozy nie są potrzebne. Potrzebne. Dlaczego potrzebne? Potrzebne ze względu na integrację. W piłce ręcznej znowu wracam do tej drugiej dyscypliny, gdzie jesteś ze sobą długi czas. Natomiast tutaj, co z tego, przyjeżdżasz, jesteś swoim zawodnikiem, przyjeżdżasz na mecz, po meczu już się nie ma. Tak. I nie ma tego kontaktu tej takiej no, grupy wspólnej razem, bycia razem gdzieś dłuższy czas. I to jest jedyna okazja, że jesteś na obozie przez te 5-6 dni i wtedy wszyscy jesteśmy razem, nie? I one są bardzo potrzebne. No, jesteś zawodnikiem Gorzowa, ale mieszkasz w Białymstoku, nie? No bez przesady, w Bydgoszczy. Jesteś Szymonem Woźniakiem na przykład. No i kończy się mecz i już się nie ma, tak. Prawda? No tak, no bo masz ligę... A w poniedziałek ligę... jesteś w Anglii. W drodze do Szwecji. Gdzieś tam. No i już tak. Cię znowu nie ma. Nie? No, tak. No i tu nie ma tej takiej no, spójności jakby tam no, takiej... No to co było kiedyś, że wiesz, śwista czy chuć... Wszyscy razem byliśmy, tak. Nie? Wszyscy razem, nie? Szło się na balety później, a później tak. Następnego tak. Dnia idziesz po bułki, spotykasz Marka Chućkę i mówisz... Tak. Co tak w sobą wczoraj? Pewnie pochlaliście. No takie, takie były kiedyś tematy. Czyli obozy zostawiamy potrzebne. Zostawiamy, obozy Dobrze. Są potrzebne, ale w formie takiej właśnie integracji zespołu, prawda? Mhm. Poznajemy się, teraz jakbyśmy w Finlandii, to naprawdę super, nie? My się poznaliśmy dokładnie, nie? My nie wiedzieliśmy, kto to jest ten, mówię o charakterze, nie? Tak. Że no, poznajemy się, kto ma jaki charakter. Co... A do tego są jeszcze takie zabawy towarzyskie nawet, tak. Nie? I mamy tu Roberta Flisa. Robert Flis, tak. Wiesz, dlaczego o niego chcę ciebie zapytać? Bo Robert Flis był wyjątkowym żużlowcem. Robert Flis potrafił się tak często przewracać, ale wydaje mi się, że on wstawał i dalej jechał. Pancerny gość, nie? Tak. Na czym to polegało? No, nie wiem, taki, no... Jak kojarzę, przyszedł do
Do Piły też przyszedł, nie? Do Piły tak. Stasiu go ściągnął za chyba... Tak, to mówił za jakieś kilka opon czy coś tak, takiego. Tam jakieś tam czapka śliwek, coś tam było tam takiego, nie? No. No ale on w tej Pile, no to robił furorę, prawda? No on tam miał najwyższą średnią ocierającą się chyba o 2,7, 2,8, tak. Jakiś absurd przez pierwsze kilka kolejek, nie? Ale tu masz rację, nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, że on miał bardzo dużo wypadków, upadków, nie? Tak, no, upadków. Bo to nazwać jedno, drugie to się różni, bo można upaść, a można mieć wypadek, który no spowoduje, że nie będzie zdolny. Ale miał dużo tych upadków, zawsze stał, oczepał się, dalej jechał, prawda? To był fenomen, prawda? I był zadziorny, bardzo zadziorny, naprawdę. Ale to zobacz też, jaka tam była anatomia jego. On był wysoki, szczupły, no, taki lekko zgarbiony. Lekko taką, nie? Z taką, tak, pochylony, no. Ale bardzo sympatycznie, jako taki na co dzień, to naprawdę bardzo pozytywna postać, grzeczny, uprzejmy, zawsze pamiętam, nigdy nie było z nim problemu. Mhm. A twoim zdaniem, bo to była taka generacja zawodników wtedy, no inaczej zupełnie wyglądali wtedy zawodnicy, byli generalnie wysocy, jedni byli szczupli jak Robert Fries, ale inni byli tacy trochę bardziej nabici. Więcej było tych nabitych. I teraz Matej Żagar bardzo często podnosi tę sytuację niesprawiedliwości polegającej na tym, że motocykl powinien być ważony razem z zawodnikiem i to powinna być waga dopuszczalna, wyznaczona na jakimś tam poziomie, a nie tylko sam motocykl, tamto 77 kg nie może być lżejszy. Że jednak jest ta niesprawiedliwość w postaci różnej anatomii po prostu facetów, którzy na tych motorach jeżdżą. Co ty o tym myślisz? Wiesz co, trzeba byłoby najlepiej zapytać trenera. Nie siedzę tak głęboko, żeby to gdzieś autorytatywnie się wypowiadać na ten temat. Wydaje się, że może i ma rację ten, nie? Że faktycznie, nie? Ale z punktu widzenia, wiesz, ja pytam o twoje kompetencje w tym kontekście, jak takiemu człowiekowi z takimi parametrami trudniej się realizuje tę jazdę na motocyklu, aniżeli takiemu na przykład Patrykowi Dudkowi. Myślę, który jest... że jest dużo trudniej. Jest to dużo trudniej. Duże dźwignie, duży rozstaw ramion, kończyny, to wszystko, no, jak to mówię, no, wisi na motorze i no, ten balans też jest. Jeżeli jesteś krótki, no to masz ten... większą styczność z centrum motoru, nie? Natomiast tu przy długich dźwigniach to jednak ten balans musi być jeszcze bardziej jakoś taki, no. Ale odbijając piłeczkę, nie można wykorzystać tego nadmiaru masy na właśnie dociążenie na przykład przedniego koła, dociążenie tylnego koła większe. Ja myślę, że indywidualnie oni to sobie robią, nie? No przecież po technice Żagara widać, prawda? Jak on na tym motorze funkcjonuje, nie? Jak on balansuje na tym motorze, jak to wysuwa i czy biodro, czy no. No masz Tomasza Goloba, z którym pracowałeś. Też podobnie, nie? Jurku, wiesz co, jeszcze chciałem ci pokazać wyścig, który ty wtedy byłeś z Tomkiem. To był 2011 rok, Sztokholm. Jeden z najsłynniejszych i takich najbardziej dramatycznych upadków Tomka. Nawet chyba z dźwiękiem poleci. Tu masz start. Na starcie stoją, czyli zobaczę, tylko czerwony Tomek Golob, niebieski właśnie Matej Żagar, biały Andreas Jonsson i żółty Ty Woffinden. I jedziemy. I to będzie na drugim okrągu, na drugim ale łuku pierwszego. Na niebieski, na Żagara, czy? Nie, na Tomka. Na Tomka, na drugi i trzeci. Czyli patrz, czerwony i żółty. Patrz teraz. Taj wjeżdża w tylne koło Tomka. Tomek uderza bardzo mocno barkiem, nawet nie zdążył rąk wyciągnąć. I zobacz, jak można takie coś interpretować. Widzisz coś takiego i co myślisz? Siła uderzenia i no to tak wyglądałoby jakby, no problem z obojczykiem może być, nie wiem co on tam miał wtedy, nie? Mhm. Ja nie byłem na tym Grand Prix. A jak to jest, powiedz, jeszcze a propos Taja Woffindena, bo ja mam nieodparte wrażenie, że widząc upadki Taja Woffindena, które czasem mu się zdarzają, kiedy on się przewraca, prawie zawsze ma uraz barku, obręczy barkowej, obojczyka, czegoś tu u góry. Z czego to może wynikać? W czasie wolnym, czyli w czasie, kiedy nie jeździsz, czy nawet jak jeździsz, kiedy masz sprecyzowane, że masz osłabione na przykład mięśnie obręczy barkowej, musisz nad tym pracować. Dlatego, że i to musisz cały rok praktycznie, wiedząc, że masz dzień, deficyt jakby w odcinku obręczy barkowej, musisz nad tym pracować, czyli musisz ten aparat więzadowo-ścięgnisty wzmacniać, prawda, żeby utrzymać w jak największej stabilności ten bark, nie? Być może, no ja nie znam Woffindena na tyle, że można powiedzieć, jak on wygląda, może jakieś stare sprawy pourazowe, które się ciągną i to upadnie, to znowu się nawraca. Żeby nie stygmatyzować Taja, broń Boże, ja po prostu akurat wziąłem jego za przykład, bo to mi się rzuciło w oczy w ostatnim sezonie, że znowu się wywrócił i znowu coś się stało z barkiem. To jest w przypadku innych zawodników też, ale jak ważna jest umiejętność upadania w takich sytuacjach? Wiesz co, to jest tak, że tak jak
jak generalnie robisz profilaktykę, żeby zmniejszyć urazowość. Nigdy nie wykluczysz, że o, ćwiczę, wzmacniam, już na pewno jak upadnę na bark, to nic się nie stanie. Nie, nie ma czegoś takiego. Możesz zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego urazu, ale nie wykluczysz go. No wiadomo, no bo to są różne upadki. Tak, no i tak samo tutaj, nie? Ta wiedza nam się bardzo, Jurku, przyda na ten sezon, bo oby nam się nie przydała, ale też z perspektywy kibiców, to jest już ostatnie moje zdanie, bo musimy kończyć niestety, ale kibice, widząc wypadek, widząc, że coś się wydarzyło, że leży zawodnik, myślę, że też to, co powiedzieliśmy tutaj, w jakiś sposób pomoże rozumieć to, co się dzieje. Nie? No, oby tak było, nie? Myślę, że troszkę przybliżyliśmy temat i mnie, tego, tej strony takiej troszkę medycznej nawet, nie? Fizjoterapeutycznej, roli fizjoterapeuty w sporcie żużlowym. Myślę, że no, część ludzi wie, ale część też no, mogła się jakoś, myślę, poprzez tą tu rozmowę zapoznać. Tak. Nie? Jurku, dziękuję ci bardzo za poświęcony czas i za to, bo ty nie brałeś udziału chyba nigdy w takiej długiej formie, nie? Tak długiej nie. To jest mi miło, że to się przydarzyło. Jesteś liderem. jestem liderem w długości. No nie, ale ja powiem ci szczerze, może trochę egoistycznie to powiem, ale mnie to samego interesowało. Nie wiem, czy państwa to do tego stopnia interesowało, co mnie, gdzie bardzo często widzimy, tak, że coś się dzieje, ale nie rozumiemy tego do końca. Tak. Wiele osób mówi, on leży, bo chce, żeby motor naprawili. Tak też czasem jest. Ale też to też jest czasami, no to zresztą życia wiesz, nie? Przecież jesteś na stadionie i widzisz, no leżysz, no widzisz, że tam się nic nie, no mimo, że tam kwasi minę, ale to tylko dla pozoru, żeby ci mechanicy przybiegli, żeby motor mu zabrali, a on jeszcze sobie poleży, niech tu lekarz pogrzebie, tu boli, a może tam i tak, no żeby doprowadzili tak, motor do... Ale z drugiej strony czasem niepozorny upadek też potrafi zrobić dużej krzywdy. Też, narobić, nie? Czasami jest tak, że ten niepozorny w skutkach jest gorszy od tego, który wyglądał no, jak wielki karambol, nie? Na koniec zachęcam państwa, żebyście skorzystali z wyjątkowej promocji od Imergas. Odbierzcie 2000 zł za zakup pompy ciepła lub hybrydowej pompy ciepła. Szczegóły na stronie Zyskuj z Imergas, pisane razem, Imergas przez 2M oczywiście, zyskujzimergas.pl. I bardzo dziękuję za dobrą energię i dużo ciepła właśnie od Imergas dla Mówi się Żużel. Jerzy Buczak, Jacek Dreczka. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się państwu. Dzięki. Dzięki. Mówi się Żużel.